Wieczór Państwu. Witam serdecznie na niezwykłym wydarzeniu, jeżeli chodzi o miarę polskich spotkań webinarowych. Mamy przyjemność dzisiaj spotkać się w dosyć wąskim gronie. Mam przyjemność powitać pana profesora Wielgosia z Warszawy, naszego konsultanta krajowego w dziedzinie perinatologii. Dobry Dzień wieczór, dobry. Mirosław. Dobry wieczór. Jest z nami również profesor Borowski, przewodniczący sekcji ultrasonografii naszego Towarzystwa Polskiego, Towarzystwa Ginekologów i Położników. Dobry wieczór, Dariusz. Dobry wieczór, witam Was i witam wszystkich. I taka wisienka na torcie dzisiejszego spotkania i jego pierwszy wykład. Pan profesor dołączy z nami live w trakcie dyskusji. Pan profesor Kakol. Ja pozwolę sobie przytoczyć kilka informacji na temat pana profesora dotyczące jego dotychczasowych osiągnięć. Pan profesor obecnie jest jednym z wykładowców Uniwersytetu w Tel Awiwie. Jego dorobek naukowy to blisko, już pokazuje, blisko 500 projektów, którymi się zajmował. Najbardziej znana współpraca to z znanym nam wszystkim panem profesorem Nikolaidesem. Zwróćcie Państwo uwagę, jak często jego doniesienia były cytowane w świecie nauki. Te liczby świadczą same za siebie. To, na czym skoncentruję dzisiejszy wykład, to pewna koncepcja podejścia do testowania z wykorzystaniem testów nieinwazyjnych, czyli wolnego DNA płodowego, i ten wykład właśnie będzie tego dotyczył. Ja przyznam się, jestem pod wrażeniem przede wszystkim jego ostatnich komentarzy, gdyż widzę, że bacznie obserwuje scenę diagnostyczną testów przesiewowych i zabiera głos w najbardziej newralgicznych kwestiach. I przyznam się, że jego sposób myślenia, jego analityczny umysł wybiega daleko poza obecne podejście do diagnostyki prenatalnej. Dlatego serdecznie polecam jego wykład, którego będziemy mieli okazję posłuchać za chwilę. To, że to nie jest tylko czysta teoria, świadczy fakt, że pan profesor stosuje to, do czego również Polacy coraz częściej zmierzają, co jest niezwykle trudne w medycynie, do tak zwanej medycyny translacyjnej, czyli przełożenia badań klinicznych, badań laboratoryjnych na czystą praktykę, a obfituje to właśnie w tworzenie patentów i pan profesor wraz zresztą z Fundacją Medycyny Matczyno-Płodowej jest w posiadaniu międzynarodowego patentu właśnie skoncentrowanego na diagnostyce powikłań ciążowych, jaką jest preeklampsja. Zapraszam zatem na wykład pana profesora, który jest ściśle powiązane z diagnostyką wolnego DNA płodowego, a tak naprawdę pokaże nam, jakie różnice są w podejściu do analizy DNA wolnego DNA płodu w zależności od metody, którą wykorzystujemy. Bo jak Państwo zdajecie sobie z tego sprawę, ta gałąź rozwija się bardzo intensywnie z racji olbrzymich możliwości, jakie ta diagnostyka nam daje. Zapraszam na pierwszy wykład pana profesora Kakał. I'm Howard Kuckel. I'm a reproductive epidemiologist. I work currently in Tel Aviv, but I also work in New York, Columbia Presbyterian Hospital, and in Leeds in England. And I'm going to talk to you today about choosing a specific kind of cell-free DNA test. But to just go back one step, how do we measure the difference between different tests, between different markers? And it's always to do with the overlap in the marker distribution between affected red and unaffected individuals. We choose a cutoff, and that determines the detection rate. That's the proportion of affected with abnormal results, and the false positive rate, the proportion of unaffected with positive results. And the third factor is the predictive value, which is the probability of being affected if your test is positive. So just those three things. With standard screening for Down syndrome, we use multiple markers. The multiple markers are turned into a risk, which becomes an incorporated risk score. And here is the distribution of risks for the combined test. And you can see the overlap in the distribution between Down syndrome and unaffected individuals. Now, here's what it is for cell-free DNA. It's almost as though there's no overlap. There is overlap, but it's a very small proportion.
And it's almost a diagnostic test, but it's not a diagnostic test. It's still a screening test, and there is some overlap, but obviously it's a much better test. I want to show you the actual figures on how good a test it is now by calculating things from meta-analysis, from all of the published literature that maximizes the data we can incorporate to get a good estimation. It averages out the biases between different studies, and it represents a common experience. So it's what you would expect in practice. And here are the detection rate and false positive rates on the left for a combined test, and on the right for cell-free DNA. You can see it reaches almost 100%, not 100%, but it's 99.3% detection rate compared to 84% for a combined test. And the false positive rate is massively reduced from 5% to 0.11%. You can hardly see them, but they're there. And the third thing is, as I mentioned before, the other measure is the predictive value. The predictive value of a Down syndrome screening test, the combined test, is only 2%. Only 2% of women with positive results actually have Down syndrome. But in this situation with the cell-free DNA testing, it's half. So this is a very high-risk group that's identified using this screening test. So why isn't everybody doing it if it's so good? Well, one of the reasons is price. It's a critical reason for public health decision-making. So what's the real measure of price or cost? It's the marginal cost, or the ICR. The marginal cost is essentially how much does it cost to detect those additional Down syndrome cases that would have been missed by the old method. So that's the total cost using the new method minus the cost using the old method, in this example, the combined test, divided by the extra cost of doing the whole thing. And that's called the marginal cost. Now, I'll show you what this is based on some calculations or estimations. The bottom scale here is the cost of a single cell-free DNA test. The vertical scale is the total marginal cost in millions of dollars. And if you have a test as expensive as over $1,000, $1,200 a test, then switching means it's $5 million per additional Down syndrome case detected. And of course, if the test is cheaper, it's much less. And the critical comparator is the lifetime cost of bringing up a child with Down syndrome. This may seem a callous calculation, but this is the way public health measures things. If we can get the cost in under the lifetime cost of Down syndrome, bringing up a Down syndrome child, then there is a benefit in financial terms to the healthcare system. And the crossing over point, it gives you the cost that you would need to break even, and it's $450. Based on many assumptions in many different countries, but it's of that order of magnitude. But there's a problem. And the problem is when you switch from the from combined test to cell-free DNA test, are you going to drop the NT? Are you going to stop doing NT as well as stop doing the biochemistry? And probably the answer is no. And if you retain the NT scan for other things, for cardiac abnormalities, for many other genetic abnormalities you can pick up with an NT scan in addition to aneuploidy, then it's going to be more expensive in terms of marginal costs. And you have to choose a test then, which is a lot cheaper. And the crossover point then is $300. So it needs to be at least $300 or less per test before you can really make a proper public health argument to replace the current testing. Now, some people say, well, cell-free DNA testing, it picks up other things. It's not just Down syndrome. What about those? Well, let's look at that. So here we have, again, the detection rate and false positive rate on the left for Down syndrome. And the other columns are for other things, Edwards, Patau's, Turner's, and other sex chromosome abnormalities. And you can see detection rates similar to Down's, not quite as high as Down's, but similar. But there is a false positive rate at each of those additional, for each of that additional detection, and it accumulates. Here's the accumulation. If you look at the detection rate now, if you're going to do all of those other aneuploidies as well as Down syndrome, then it goes up to almost 0.8% from
0.1%. This is a massive addition, and that has always to be taken into account when doing the financial calculations. And moreover, of course, Edwards, Patau's and Turner's are much less frequent than Down syndrome, certainly at birth. They may be more frequent during pregnancy, but the key is how many births, affected births, are you going to prevent? So there's Down syndrome, 1.4 per thousand birth prevalence. Edwards, Patau's, Turner's, much, much lower. But other sex chromosomal abnormalities are higher, actually, all of them added together. On the other hand, they're more benign, and people rarely terminate extra X or an extra Y. And so there is not a strong argument for adding those into the mix. People will want to add Edwards syndrome and Patau syndrome into the program because we're already picking those up using conventional non-cell-free DNA screening. What about other things? People are now, many of these companies that are offering cell-free DNA testing have engineered the test to also pick up microdeletion syndromes. And here are the purple ones now, the detection rate and false positive rates for the microdeletion syndromes in comparison to Downs. Less than for Downs, but for DiGeorge, approaching that of Downs. But again, there are false positives and they accumulate. And all of those together with the Downs would take you up to almost 1%. And if you're going to do Patau's and Edwards and Patau's as well, and maybe Turner's as well, then you're way up and you're approaching 1.5 to 2% false positive rate, which defeats the object of doing this kind of testing, which is mainly to reduce the number of invasive procedures. These single gene disorders are less common than Downs. DiGeorge is approaching Downs. So if you were to choose one, you'd choose DiGeorge, but there are questions about how benign it is, how severe it is. And that is, again, a public health question that needs to be fitted in the discussion. Now, there's another problem, and this, I'm going to spend some time talking about this problem, which is the failure rate. There is a no-call rate. Not every test is called. A proportion of tests are no-called. It's the result goes back, we couldn't get a result. Now, that often happens with tests, but this is very frequent. And here are some no-call rates from the literature for the main providers of cell-free DNA testing, ranging from 1.6% to 2.2%. This is quite a large proportion of tests which are rejected as no-calls. I want to just go into this in much more detail. So we'll have to bear with me because we have to be a little bit technical here as we go into it. So the left-hand side here is the number of chromosome 21s per genome coming from, and on the bottom scale is the fetal fraction. The fetal fraction is the proportion of all cell-free DNA which is coming from the fetus. Actually, it's more the placenta, but if you think of the fetus and the placenta as one unit, then we talk about it as though it's from the fetus. And a normal case, any euploid case, that's would give you two chromosomes per genome because it's not aneuploid. And as you get more and more fetal fraction, higher and higher fetal fraction in Down syndrome, the proportion will rise from 2 to 3 ratio. And so that's the difference, if you like, between aneuploidy, unaffected and affected pregnancies. Think of it this way. Now, that's just the theory. We have to now throw in the measurement error. You're not just, you don't know what this ratio is, you're measuring it in the assay. And that introduces assay variability. And here it is, I've shown you an estimate of some kind of variability based on the last slide around what the theoretical average should be. And as you can see, as you get towards lower fetal fractions, there is overlap in the distribution and more overlap, which is false positives and false negatives. Now, we don't know what the fetal fraction is. We have to measure it as well. So not only do we have measurement error of the cell-free DNA, we also have measurement error of the fetal fraction. And this has a profound effect.
So this is the same curve, looks like the same curve, but look what's happened to the downs. The curve is, the distribution is wider because of the error in fetal fraction measurement, and the curve is flatter. That always happens in an XY plot like this. If you take account of errors in the X-axis, it flattens the curve. And here you can see it's quite a lot of overlap in the lower regions of fetal fraction. And so people have determined that the best cutoff to use to determine a no-call is a 4% fetal fraction. Now, not all no-calls are due to low fetal fraction. There are other reasons why you may want to no-call the results, not enough DNA, many things, but a large proportion of the no-calls are these no-calls because of low fetal fraction below an arbitrary cutoff, not so arbitrary, but a fixed cutoff of 4%. And that's a problem. Why is it a problem? Because the literature that included in the meta-analysis, nearly all the literature, has excluded all of those low fetal fraction samples and is only telling us about the detection rate and the false positive rate in those that are actually called. That means the literature is biased. So you have two options then. One option is to have a fair estimate of what the detection rate is, is to say, let's suppose you decide to do nothing more when it's a no call. No call is a no call, no more testing, no more anything. Sorry, that's the result. But you'd have to really classify those no calls, the Down syndrome cases among those no calls, as missed cases. So they're false negative in a big sense. So instead of a 99% detection rate, we now have a 97% detection rate. You've lost 2% of detection, equivalent to the 2% of results that end up being no calls. On the other side, you may decide to do an invasive diagnostic procedure on those no calls because we don't know. We don't know, we've lost information, we don't know. I advise you to have an invasive test. If you did that, the detection rate would remain at 99%, but the false positive rate would go up massively because those extra 2% of pregnancies would have an invasive diagnostic procedure. And that's more or less where things are at the moment. There are some other things you can do. You can do some repeat testing, but repeat testing very often of a no-call very often also comes back as a no-call, because in the time between you did the first test and you did a repeat test, nothing much has changed in the placenta. And that's where the fetal fraction is coming from. Another thing you can do, and it's an option, and it is quite a widely used option, is in those who have failed, is to do an anomaly scan, is to look for anomalies. And if there are anomalies, then do an invasive test. The anomalies, ultrasound anomaly scanning can look at abdominal wall abnormalities, cardiac abnormalities, limbs, bladder, facial, neural tube and hernia. These are things which are associated with aneuploidy. So if you look at those and see what happens to in practice. In practice, the left-hand side is what happens to Downs. You'll only pick up 64% of Downs using such an anomaly scan. And that's based on second trimester anomaly scanning, not even first trimester. In first trimester, probably a lot less. You can pick up quite a lot of Edwards syndrome and Patau syndrome using a first trimester anomaly scan, let alone a second trimester one. So that's not an unreasonable thing to do, to claw back. And you have a particular reason for doing that with Edwards, because in Edwards syndrome, in Patau syndrome rather, the placenta is small, and the small placenta is really the cause of the low fetal fraction. And therefore, there are a lot more of those in the no calls than there are in the calls. Okay, one last thing before I go to a next stage is to talk about twins briefly. Twins are always an extra problem. And the problem here is that if it's a concordant twin, then the number of fetal of cell-free of chromosome 21s
per genome is going to be the same as a singleton. But if it's a discordant twin, so one has got Down syndrome and the co-twin is normal, then it's not. It's going to be a lot lower. So you can see, without me drawing any bars, areas around these bars, these lines, that there's going to be more failures in twins. And in fact, this is a real study. This is a study done in London, where they can compare the no-call rates in singletons and twins. It was 2.9% in singletons, and it was three times as high in twins. So it's another problem with no-calls. Let's go back a minute to the measurement error around fetal fraction. We can measure it. It's been determined. How do you do that? Well, you get male fetuses, and you look at Y chromosome sequences in the maternal blood. So you've got the truth, you know it's a male fetus, and in these pregnancies you can compare. So that actually allows you, by measuring the Y sequences, to know actually what the true fetal fraction is, and then you measure it using a measurement system. And there is the distribution of errors around a 10%, a woman with a 10% fetal fraction, where it really is 10%, it can be plus or minus 3%, you know, it can go way down, it could be 6%, or it could be 14%. That's a measurement of how inaccurate fetal fraction measurement is. What does that mean for in real practice? And we've modeled this, but this is what we estimate, that if you take results that have measured fetal fraction under 4%, then only a small proportion of those red parts of the circle, are really under 4%. The rest, in truth, have got a higher fetal fraction. So there was no need to call them low fetal fraction. Well, can we just get rid of this fetal fraction? The answer is, if you've got, I'll show you what the answer is. The answer is this. If we start off from true fetal fraction for a minute there, and you've got you've seen what the problem is with measurement fetal fraction, the more overlapping distribution, and the number of no calls you have to call. If you had a test, a test for measuring cell-free DNA, which is tighter, which is more precise than those in the literature that I've used in the meta-analysis, then you can probably get away with not needing to measure fetal fraction. Just look at the results, without distinguishing fetal fraction, samples according to fetal fraction. Well, what are the methods available? There are four methods available in the literature. The first one is massively parallel sequencing. There are vast numbers of fragments of cell-free DNA are sequenced, counted, and assigned to different chromosomes. That's massively parallel sequencing. Then you have targeted MPS, targeted massively parallel sequencing, where only specific chromosomes are looked at, the ones of interest, 21, 18, 13, and so on. And they are amplified and targeted. So it's cheaper, we're only looking at some sequences, and you don't even need fully sequencing in the end, you can use an array to measure them. So that's the second method. The third method is using SNPs. You can use thousands of SNPs in a multiplex PCR and look at the pattern of the maternal and fetal DNA fragments. And that allows you to calculate by an algorithm the likelihood of being an aneuploidy of some sort, a trisomy of some sort, or euploidy. And finally, there is rolling circle replication. What this does is it takes the targeted sequences, it fixes them into a circle of DNA, and then it uses something called rolling circle replication, which opens out those circles and labels them with a fluorescent label, which then can be measured after filtration using a simple measuring device. So my answer to the question, in a kind of summary here, of what the choice is to choose the latter, to choose a rolling circle. Why? Because there's no sequencing, that's enormously time consuming, requires very expensive specialist equipment. There's no PCR, so you don't have the problems of contamination,
of errors from the PCR. It's fully automated, can be simply automated. It doesn't require specialist staff. So it's particularly useful for a biochemical screening laboratory to take out the biochemistry that you've got now and replace it with equipment and very little training to be able to do this. It's affordable because it's simpler, and because it's targeted, it targets Downs, Edwards and Patau's, and because it's so simple, it has less measurement error, and you can avoid this fetal fraction measurement, which really gets in the way because of all the clinical implications of these no calls. And the detection rate, as far as we know, in the big studies that have been done so far, is 100% detection for Downs, and an even lower false positive rate than I've been showing you for Down screening. And this is with no fetal fraction. So I wholeheartedly support the idea of this method. Thank you. You know, I grew up in research laboratories and so forth, where there are different components all over the place, and you have to take things from one place to the other, and you have to make sure that you pipette things correctly and weigh things precisely and so forth. This system, Vanadis, seemed to check all of those boxes for us. First of all, it eliminated handoffs, and we know that mistakes and errors occur when there are handoffs between one system and another. To watch this system in action is amazing to me. No one has to pipette anything manually. Everything is precision, is passed from one place to the other, and it's a completely automated process with the lab tech only having to put the samples into the machine and make sure that they're going through correctly. I have been working in labs since I was 7 years old, because my father was a research biochemist, and if he could see this today, he would be, it's jaw-dropping in my mind. Pierwszy wykład za nami. Zdajecie sobie Państwo, bo przyznam się, że sam słuchając tego wykładu zdaję sobie sprawę, a jednocześnie jestem zachwycony tym, że zajmujemy się taką dziedziną. Bo kiedy nam się wydaje, że już wszystko wiemy, pojawia się nowa technologia, która tak naprawdę wywraca nam wszystko do góry nogami. Tak? Bo uczyliśmy się jako medycy na studiach o PCR-ze, tak? Potem musieliśmy się nauczyć, co to jest NGS. Potem zaczęto nas uczyć, jakie są mikromacierze. Mówiliśmy o hybrydyzacji in situ, potem o kolejnych metodach molekularnych i pojawia się zupełnie nowa technologia, o której słyszymy po raz pierwszy, i my jako ludzie zajmujący się czysto z pacjentką musimy zrozumieć, o co tak naprawdę wchodzi, czy rzeczywiście interpretujemy wyniki właściwie. Ja przyznam się, jestem pod dużym wrażeniem tego, co usłyszałem. Jeszcze muszę to przetrawić. Myślę, że Państwo również. Dlatego to nie jest wykład, który Państwo usłyszeli, nie będziecie mieli do niego dostępu. Na platformie i na kanale YouTube Prenatal Projekt ten wykład będzie w pełni dostępny, będziecie Państwo mogli do niego sięgnąć, zastanowić się, pomyśleć. Mam nadzieję, że na naszych lokalnych spotkaniach w Polsce jeszcze wrócimy do dyskusji, pozastanawiamy się, jakie korzyści płyną z takich informacji, które dzisiaj usłyszeliśmy. Do dyskusji wrócimy, ja teraz zapraszam na drugi wykład naszego doskonałego wykładowcy, jakim jest pan profesor Borowski, który przerzuci nas w sferę codzienności, czyli ultrasonografii, z którą mamy dużo częściej do czynienia. Pierwszy trymestr, nowe wyzwania, czy coś, z czym mamy do czynienia i nic nowego? Darku, powiedz nam, co przygotowałeś na dzisiejszy wieczór. Szanowni Państwo, padły dzisiaj przed chwilą słowa, które powiedziały nam o tym, że czekają nas zmiany. Pierwszy wykład dotyczył w ogóle podejścia do kwestii związanych z wolnym DNA. Pan profesor Kakl podkreślił kilka ważnych rzeczy, czyli to, że badanie wolnego DNA jest tak ważne, ale cały czas nie jest badaniem diagnostycznym. Co prawda ostatnie przeźrocze pokazało, że czułość metody wynosi 100%, mówię o wskaźniku rozpoznawalności, jeżeli chodzi o zespół Downa. Tak jak powiedział Sebastian, wymaga to dyskusji, ale drodzy Państwo, zmiany chyba
będą nas dotykały nie tylko w tej branży, będą nas dotykały również w naszych codziennych zmaganiach w aspekcie badań ultrasonograficznych. Wszyscy pamiętamy dobrze, że jeżeli pojawiał się wynik badania ultrasonograficznego, gdzie próbowano analizować pewne sprawy takie jak przezierność karkowa czy chociażby anatomia płodu, no obruszaliśmy się, do dzisiaj mamy bardzo w tym temacie mieszane uczucia. Natomiast, drodzy Państwo, chciałbym pokazać kilka przeźroczy, które pokazują, że to też wszystko gdzieś tam się na naszych oczach zmienia. Drodzy Państwo, jak powinno ewoluować to badanie? Moim skromnym zdaniem bardzo ważna ewolucja będzie szła w trzech podstawowych kierunkach. Pierwszym kierunkiem będzie, moim skromnym zdaniem, to, że będziemy chcieli badać te płody wcześniej, niekoniecznie po 11 tygodniu ciąży. Druga sprawa to będziemy próbowali zarówno w tym wcześniejszym badaniu, jak i w tym badaniu między 11 a 14 tygodniem, o czym mówimy już od mniej więcej 2 lat, mając do czynienia z coraz lepszym sprzętem, będziemy próbowali dokonywać dokładniejszej anatomii płodu. Pan profesor Kakul mówił o tym w kontekście powrotu w sytuacji do badania ultrasonograficznego, w sytuacji, kiedy nie podoba nam się wynik wolnego DNA, bo mamy ten wynik niediagnostyczny, ale ja pokażę Państwu także inne sytuacje, z którymi mamy do czynienia na co dzień. No i drodzy Państwo, trzeci kierunek, o którym myślę, że koniecznie musimy pamiętać, tutaj 1,5 roku temu przedstawiłem Państwu wykład dotyczący dyskusyjnych tematów związanych z badaniem ultrasonograficznym i to, czy przezierność karkowa ma w dalszym ciągu rolę w badaniu ultrasonograficznym i w diagnostyce prenatalnej i pokazywałem Państwu dyskusyjne tematy. Natomiast dosłownie 2 tygodnie temu pani profesor Bilardo na webinarach pana profesora Nikolaidesa przedstawiła ten element, o którym właśnie też chcę Państwu przypomnieć. Nie ukrywam, że to jest coś, czym się też inspirowałem, czyli krótko mówiąc, jak przezierność karkowa ma zmieniać nasze podejście do kontekstu wykonywania dalszych badań ultrasonograficznych, dalszych badań genetycznych i w ogóle konsultowania tej pacjentki w aspekcie diagnostyki prenatalnej. Proszę Państwa, pierwsza część, o której chciałbym powiedzieć, to jest kwestia wcześniejszego badania ultrasonograficznego. Tak jak powiedzieliśmy, ta kwestia rozwija się cały czas, nie tylko w kwestii badania aneuploidii, ale także właśnie prób badania wad wrodzonych na coraz wcześniejszym etapie ciąży. Do niedawna bardzo cieszyliśmy się z tego, że pewne wady jesteśmy w stanie oglądać między 11 a 14 tygodniem ciąży. Natomiast musimy sobie powiedzieć o nowym momencie, o nowym elemencie badania ultrasonograficznego, czyli że mniej więcej od 2 lat rośnie bardzo duże zainteresowanie badaniem między 8 a 10 tygodniem ciąży. I tutaj taką osobą, która jest pionierem w tej dziedzinie, jest absolutnie pan dr Simon Megger z Australii, który to przedstawił w 2019 roku pierwsze aspekty, które dotyczyły tego właśnie badania. Drodzy Państwo, co może się znaleźć w takim wcześniejszym badaniu? Oczywiście pierwsza bardzo ważna rzecz to jest kwestia rozróżnienia, czy ciąża jest pojedyncza, czy ciąża jest mnoga. Drugą rzeczą jest ocena długości ciemieniowo-siedzeniowej, która dokładnie datuje ciążę, także już nie tylko badanie między 11 a 14 tygodniem ciąży, ale również wcześniej. I drodzy Państwo, coś, co jeszcze niedawno wydawało nam się niemożliwe, czyli kwestia oceny przezierności karkowej przed 11 tygodniem ciąży. Oczywiście, co za tym idzie, próba oceny wczesnej anatomii i oczywiście kwestia tego, że w wielu ośrodkach cały czas na całym świecie bardzo ważnym badaniem jest test podwójny i próba pobierania tego materiału do testu podwójnego jeszcze przed 10 tygodniem ciąży, właśnie na poziomie 8, 9, 10 tygodnia ciąży. I tutaj pojawia się oczywiście badanie bardzo ważne, bardzo nowatorskie, to, które od kilku lat w Polsce również ma coraz większe znaczenie, czyli badanie wolnego DNA. Badanie, które oczywiście ma mnóstwo zalet, ale będę też chciał Państwu pokazać, że musimy w pewnych momentach bardzo uważać na to badanie. Oczywiście, jeżeli nawet to badanie między 8 a 10 tygodniem ciąży zostanie wykonane,
to pamiętajmy o tym, że między 11 a 14 tygodniem nie możemy uciec od tego badania, dlatego że czeka nas ocena klasyczna, czyli jeżeli chcemy obejrzeć jeszcze dokładnie anatomię, na pewno musimy to dziecko obejrzeć jeszcze raz. Oczywiście w sytuacji, kiedy nie zrobiliśmy wcześniej testu złożonego lub też nie wykonali testu podwójnego, który jest nam potrzebny do testu złożonego lub też nie wykonaliśmy wcześniej testu wolnego DNA, które jak wiemy w tej chwili jest sugerowane raczej po 10 tygodniu ciąży, to jest też czas na powrót do tego, znaczy na podejście do tego badania. I drodzy Państwo, przed 10 tygodniem ciąży nie ma jeszcze prac, bardzo możliwe, że kiedyś je zobaczymy, ale pamiętajmy o tym, że dopiero po 11 tygodniu ciąży możliwa jest ocena ryzyka preeklampsji, która jak wiemy składa się zarówno z części ultrasonograficznej, jak i z części biochemicznej. Nie wolno nam o tym elemencie absolutnie zapominać. Drodzy Państwo, pan doktor, przepraszam, Megger przedstawił nam taki algorytm postępowania, który możecie zobaczyć tutaj po prawej stronie na przeźroczu, który pokazuje wtedy, że przed tym badaniem wolnego DNA warto zrobić to badanie tak zwane pre-NIPT ultrasonografia. Oczywiście to badanie ultrasonograficzne, o czym zapomniałem wcześniej Państwu powiedzieć, w zdecydowanej większości odbywa się głowicą endowaginalną. Wiadomo, że głowicą przezbrzuszną wielu tych elementów tego badania nie jesteśmy w stanie wykonać. Drodzy Państwo, po co to badanie ultrasonograficzne jest wykonywane? To badanie ultrasonograficzne jest wykonywane przede wszystkim po to, żebyśmy mogli wyeliminować te nieprawidłowości, które doprowadzają do takiej sytuacji, że badanie wolnego DNA po tym 10 tygodniu jest po prostu niepotrzebne. Jakie to są sytuacje? Przede wszystkim są to sytuacje takie, kiedy mamy do czynienia z ciążą mnogą i doszło do obumarcia jednego z zarodków. Druga sprawa to oczywiście objawy braku czynności serca płodu lub objawy, które sugerują nam poronienie. Trzecią sytuacją, która sugeruje bezsensowność wykonywania w danym momencie badania wolnego DNA, to są wady strukturalne. I kolejna nieprawidłowość, która każe nam przesunąć to badanie ewentualnie na późniejszy czas, to jest oczywiście występowanie albo poszerzonej przeziewności karkowej w tym badaniu do 11 tygodnia ciąży lub też występowanie obrzęku. Oczywiście w sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z ciążą, z badaniem między 11 a 14 tygodniem ciąży, mówię w tej chwili o teście wolnego DNA, wtedy my cały czas jesteśmy zwolennikami tego konceptu przedstawionego wiele lat temu przez pana profesora Nikolajdesa, aby wolne DNA proponować przede wszystkim pacjentkom po wykonaniu screeningu w pierwszym trymestrze ciąży, czyli tym pacjentkom, które prezentują pośrednie ryzyko. Oczywiście pan doktor pokazał wiele różnych elementów, które można oceniać w tym badaniu między 9 a 10 tygodniem ciąży. Jak widzicie, elementów tych, które próbuje pan doktor analizować, wykonywać, jest całe mnóstwo. Dla mnie, szczerze mówiąc, jednym z najbardziej istotnych elementów jest właśnie ocena tej przezierności karkowej, czy też obrzęku na poziomie między tym 9 a 10 tygodniem ciąży. Drodzy Państwo, kilka obrazów ultrasonograficznych z pracy pana doktora Megera. Zwróćcie uwagę Państwo, że on podzielił w ogóle tą swoją analizowaną grupę na 3 grupy, na sytuację, kiedy mamy prawidłową przezierność karkową i tutaj tą wartością graniczną jest wartość 2,1 mm, wartości poszerzonej przezierności karkowej, czyli wartości powyżej od 2,2 mm i trzecia grupa to grupa dzieci, które mają płodów, które mają obrzęk uogólniony. W tej, drodzy Państwo, grupie zostały zaprezentowane wyniki, które pokazywały, że w zależności od tego, czy mamy obrzęk tylko ograniczony do przezierności karkowej, czyli do karku płodu, czy mamy obrzęk uogólniony, w zależności od tego, zwróćcie uwagę, że badania były wykonane u płodów między 28 a 44 tygodniem ciąży, no zostało tu absolutnie potwierdzone, że u tych płodów, jeżeli przed 11 tygodniem ciąży te objawy występowały, niestety zwiększała się
ryzyko wystąpienia wad płodu i wad genetycznych i oczywiście w takich przypadkach płody te, ciąże te wymagały dalszej indywidualnej diagnostyki. Drodzy Państwo, co interesujące, musimy pamiętać o tym, o czym wiemy od dawna, że w wielu przypadkach ten obrzęk może się wycofywać i w tych badaniach, które przedstawił pan doktor, to było aż w 82% przypadków i zwróćcie Państwo uwagę, że w tej grupie, w której ten obrzęk był przejściowym obrzękiem, czy to samego elementu karku płodu, czy uogólnionego obrzęku, w tych przypadkach rokowanie było lepsze, bo złe rokowanie występowało mniej więcej w około 11%, natomiast w pozostałych przypadkach, tam gdzie ten obrzęk się nie wycofywał, niestety rokowanie było bardzo złe i złe rokowanie występowało w 77% mniej więcej procentach. Oczywiście pan profesor pokazywał również w swoich doniesieniach, w swoich pracach kilka różnego rodzaju prób diagnozowania nieprawidłowości między 9 a 11 tygodniem ciąży. Moim skromnym zdaniem na razie jest to element, który możemy raczej patrzeć na to jako na pewnego rodzaju ciekawostkę. Oczywiście nie ukrywam, że są osoby, które próbują w tym kierunku iść, natomiast ja uważam jako przewodniczący sekcji ultrasonografii naszego towarzystwa, że powinniśmy najpierw zastanowić się, co powinno znaleźć się w rekomendacjach. Ukazały się niedawno nasze rekomendacje, które delikatnie uplastyczniają ten temat i pokazują, jakie próby diagnostyki powinny się odbywać, ale oczywiście w tym badaniu między 11 a 14 tygodniem ciąży, a nie przed 11 tygodniem ciąży. Zwróćcie Państwo uwagę, że podobne sytuacje i podobne problemy mają wszystkie towarzystwa, zarówno i SUOG, jak i niemieckie czy austriackie Towarzystwo Zastosowania Ultrasonografii w Położnictwie i Ginekologii pokazują, co powinniśmy obejrzeć w standardowym obrazie między 11 a 14 tygodniem ciąży, a co jest opcjonalną opcją do ewentualnego dalszego próby diagnozowania. Zwróćcie Państwo uwagę, że są pewne nieprawidłowości, które powinny być zawsze rozpoznane, to są duże wady ośrodkowego układu nerwowego, czy też wady tułowia. Są pewne nieprawidłowości, które mogą być potencjalnie rozpoznane. Tutaj takim elementem, który w tej chwili największe badania w tym kierunku idą, to jest oczywiście rozszczep kręgosłupa, otwarta wada ośrodkowego układu nerwowego. I oczywiście pamiętajmy, drodzy Państwo, że jest pewna grupa nieprawidłowości, pewna grupa wad, która między 11 a 14 tygodniem nie jest możliwa do rozpoznania, chociażby ze względu na naturalny rozwój tych nieprawidłowości. Więc musimy o tym również pamiętać. Nie możemy wymagać, żeby wszystkie rzeczy były możliwe do zdiagnozowania. Tutaj, drodzy Państwo, oczywiście taką największą pracą w tym temacie to była praca pani doktor Syngelaki z ośrodka pana profesora Nikolajdesa, która mniej więcej podobny schemat przedstawiła, które wady są możliwe do rozpoznania, które wady powinny być zawsze rozwiązane i które rozpoznane i które wady są bardzo rzadko rozpoznawane. Drodzy Państwo, chcę przypomnieć o wadze wszystkich badań ultrasonograficznych. Zwróćcie Państwo uwagę, że z tej pracy, bardzo dużej, olbrzymiej pracy, która została wykonana na nieprawidłowościach rozwoju anatomicznego u ponad 1700 płodów zdiagnozowanych na 100 tysięcy, przy ponad 100 tysięcy zbadanych pacjentek, zwróćcie Państwo uwagę, że każde z badań ultrasonograficznych jest bardzo ważne. To jest taka odpowiedź dla naszych pacjentek, czy powinniśmy robić badanie jedno, dwa czy trzy. Zwróćcie Państwo uwagę, że taki mniej więcej podział pokazuje, że około 50% wad rozpoznajemy w drugim trymestrze ciąży, około 30% w pierwszym trymestrze ciąży i trzecie badanie również bardzo istotne, takie badanie, które jest sugerowane w okolicach trzeciego trymestru, w trzecim trymestrze ciąży, w okolicach 30 tygodnia ciąży, około 15-20% wad jest wtedy rozpoznawane. To są dokładne dane z tej pracy. Oczywiście tutaj odsyłam Państwa do
białego żurnala. Oczywiście w zależności od tego, jaki analizujemy narząd, jaką grupę narządów analizujemy, największa rozpoznawalność dotyczy oczywiście wad ośrodkowego układu nerwowego w pierwszym trymestrze ciąży, ale pamiętajmy na przykład, że wady tylnego dołu czaszki to raptem około 13%, bo są pewne nieprawidłowości, które rozwijają się później. To samo mamy z wadami serca. W pierwszym trymestrze tylko część z tych wad jesteśmy w stanie rozpoznać, część duża dopiero w drugim trymestrze ciąży. I oczywiście, jeżeli chodzi o inne nieprawidłowości, no to są takie wady, które możemy próbować rozpoznawać w pierwszym trymestrze ciąży i są oczywiście takie, których w tym pierwszym trymestrze ciąży nie rozpoznamy. Drodzy Państwo, tutaj kilka dosłownie obrazów z badań, które ja przeprowadzałem. Tutaj oczywiście są to wady głównie ośrodkowego układu nerwowego, akrania, wady dotyczące tej akranii, zarówno diagnostyka w pierwszym, wczesnym trymestrze ciąży, jak i po graniczu pierwszego i drugiego trymestru ciąży. Oczywiście różnica w diagnostyce tych nieprawidłowości w zależności od tego, czy stosujemy diagnostykę głowicą przezbrzuszną, czy głowicą przezpochwową. Kolejna nieprawidłowość to jest przepuklina mózgowa zdiagnozowana w naszym zespole na poziomie 13 tygodnia ciąży i 4 dnia. Oczywiście wada, która również wydaje się w dzisiejszych czasach powinna być diagnozowana zawsze w pierwszym trymestrze ciąży, czyli postać alobarna holoprozencefali, tu diagnostyka w 13 tygodniu ciąży. Inny przykład tej samej. Wynęła z naszej obserwacji diagnostyka, jak widzicie Państwo, z wykorzystaniem głowicy endowaginalnej, trisomia 13 chromosomu. Oczywiście nie tylko wady ośrodkowego układu nerwowego, tutaj mamy wady powłok brzusznych, tutaj mamy akurat ektopię serca, różnicowane z pentalogią Cantrella, to zdjęcia z pracy pana profesora Sepulvedy z Chile. Drodzy Państwo, wracam do naszych zdjęć. Wytrzewienie, 11 tydzień, 6 dzień, całkiem już dobrze widoczne, jak widzicie oczywiście w badaniu, gdzie akurat u tego płodu na szczęście była to izolowana wada, zresztą jak w większości przypadków, w przypadku gastroschizy, czyli wytrzewienia. Jak widzicie, prawidłowa w tym przypadku również była przezierność karkowa, prawidłowe były również inne elementy markerów dodatkowych. Tu, drodzy Państwo, inna sytuacja, 12 tydzień, drugi dzień, to była akurat ciąża mnoga. W tym przypadku omfalocele akurat na szczęście, w tym przypadku była to wada izolowana, niezwiązana z nieprawidłowościami genetycznymi. Ale drodzy Państwo, kolejny przypadek, tu akurat nie była to wada izolowana, mieliśmy do czynienia oprócz przepukliny również mieliśmy do czynienia z holoprozencefalią. Zwróćcie uwagę, że też taki dosyć charakterystyczny element bo tu się okazało na końcu, że była to trisomia 13 chromosomu, zespół Patau. I zwróćcie uwagę, że dość charakterystyczny objaw również dla tej nieprawidłowości, czyli tachykardia, tutaj 185 uderzeń na minutę. Oczywiście wady krążenia, wady serca, w tym wypadku diagnostyka w 13 tygodniu ciąży, nieprawidłowy obraz czterech jam, widoczna asymetria, również nieprawidłowa asymetria widoczna w badaniu, w obrazowaniu kolorowego Dopplera. Bardzo interesujący przypadek, gdzie można było bardzo łatwo pomylić się i wyciągnąć nieprawidłowe wnioski, dlatego że mieliśmy tu do czynienia z trisomią 18 chromosomu, natomiast przezierność karkowa w 11 tygodniu i 5 dniu była wtedy jeszcze wartością prawidłową. Tutaj zresztą jednym z podstawowych pierwszych elementów, który rzucił nam się w oczy, to były absolutnie nieprawidłowe, niskie parametry badania biochemicznego. I drodzy Państwo, objaw, o którym, wada, o której wspominałem, to jest w tej chwili w ogóle kierunek, który jest dla nas bardzo ważny. Próbujemy diagnozować te wady rozszczepowe, wady rozszczepu kręgosłupa otwarte w badaniach, oczywiście nie tylko objawu bezpośredniego, tak jak mamy to tutaj w tym badaniu ultrasonograficznym, zresztą wykonywanym, jak widzicie Państwo, głowicą endowaginalną, ale również poszukujemy nowych
elementów czaszkowych, które dają nam podejrzenie właśnie tego typu nieprawidłowości. Oczywiście pamiętajmy, wracam jeszcze raz, może zbyt często o tym powtarzam i zbyt często o tym mówię, ale pamiętajmy koniecznie o tym, że są istotne również pozostałe elementy badania USG po 11 tygodniu ciąży, czyli ocena markerów dodatkowych, które mogą być cały czas pomocne. Oczywiście już nie tyle w ocenie ryzyka występowania zespołów genetycznych, co bardziej, bo tutaj, tak jak mówię, jesteśmy wyznawcami tej teorii, że lepszym rozwiązaniem jest w przypadku ryzyka pośredniego nie stosowanie elementów markerów dodatkowych, ale stosowanie badania wolnego DNA. Natomiast no, oczywiście bardzo ważna rzecz, o której absolutnie nie wolno nam zapominać i proszę Państwa, abyście jak najczęściej stosowali ocenę tętnic macicznych, ponieważ jest to, pamiętajmy, szalenie istotny element oceny ryzyka preeklampsji. Ja chcę Państwu przypomnieć, że to choroba, zaburzenie, które niestety nie występuje tylko u pacjentek z elementami obciążonego ryzyka, ale również u zdrowych pierworódek. I czasami to badanie ultrasonograficzne, które pokazuje nam nieprawidłowe parametry w badaniu doplerowskim, jest jednym z pierwszych i rzucających nam się w oczy elementów. Drodzy Państwo, na koniec chciałbym pokazać Państwu kilka przeźroczy, którymi, tak jak powiedziałem, inspiracją dla mnie była praca sprzed półtora roku, którą przeczytałem o zmianach w podejściu do granicznych wartości przezierności karkowej. Przeanalizowałem piśmiennictwo, rozmawiamy o tym z pacjentkami na co dzień, zwłaszcza z tymi pacjentkami, które przychodzą do nas na badanie ultrasonograficzne po wykonaniu testu wolnego DNA i dyskutują, czy wykonywać to badanie ultrasonograficzne. Oczywiście bezpośrednią inspiracją było również to, o czym wspominałem, czyli wykład pani profesor Bilardo kilkanaście dni temu na webinarium pana profesora Nikolajdesa. Drodzy Państwo, to, że poszerzona przezierność karkowa dość często jest związana z wadami z ryzykiem występowania wad wrodzonych, o tym oczywiście wiemy. Zwróćcie Państwo uwagę, że w zależności od tego, jakie to są wartości, te wady tej przezierności karkowej, ta częstość oczywiście wzrasta. I tak w sytuacji, kiedy mamy przezierność na poziomie 3,4, jeszcze kilka lat temu uważano, że to jest częstość występowania około 6%. Teraz, jak to powiedziałem, na naszych oczach się to troszeczkę zmienia. Bardzo interesującą pracą była praca pana doktora Bardiego z ośrodka w Rotterdamie i drodzy Państwo, on na podstawie swojej dokładnej analizy wykonanych badań zasugerował, aby myśleć o tym, że dokładna diagnostyka genetyczna jest bardzo ważna nawet w sytuacjach u pacjentek, gdzie mamy prawidłowe badanie wolnego DNA, bo pamiętajmy o tym, że badanie wolnego DNA jest ukierunkowane, to o czym mówił pan profesor Kakl, głównie na diagnostykę tych podstawowych aneuploidii, trisomii. Pamiętajmy o tym, że jeżeli my nie będziemy dokładnie przyglądali się również w obrazie ultrasonograficznym, to niestety stracimy ileś tych rozpoznań, które moglibyśmy zrobić, gdybyśmy poszerzyli diagnostykę genetyczną właśnie po rozpoznaniu nieprawidłowego obrazu ultrasonograficznego. I drodzy Państwo, takim podstawowym elementem, o którym mówi się w tej chwili coraz częściej, jest przesunięcie tej granicy z 3,5 mm, czyli z 99 centyla na 3 mm, czyli na 95 centyl. Jest już coraz więcej prac, które pokazują, że dobrze byłoby w takich sytuacjach nie ograniczać się absolutnie, nawet jeżeli pacjentka ma wcześniej wykonane wolne DNA, tylko i wyłącznie do oceny podstawowych nieprawidłowości. No proszę Państwa, a czy warto robić ultrasonografię? No to może przepraszam za taki trywializm, który Państwu tutaj zaprezentuję i pokażę, ale to jest badanie, jak Państwo widzicie, sprzed chwili, 27 kwietnia 2021 roku. Duże miasto, byłe miasto województwie mazowieckim i drodzy Państwo, pacjentka, która wykonała sobie w 9 tygodniu test wolnego DNA i do 14 tygodnia ciąży była zadowolona i przeświadczona, że ma zdrowe dziecko, bo takie przeświadczenie miała po wykonaniu tego badania. Niestety
z przyczyn pewnych dolegliwości, bo ona wcale nie przyszła na badanie ultrasonograficzne w pierwszym tygodniu, między 11 a 14 tygodniu, tylko przyszła z powodu dolegliwości poronienia zagrażającego i niestety okazało się, że w 14 tygodniu ciąży mamy do czynienia z bezczaszkowcem. No, była pacjentka zaszokowana, jak to możliwe, żeby doszło do tego typu sytuacji. Drodzy Państwo, wracając jeszcze raz do sytuacji, jak traktować, czyli do tej ostatniego elementu, do czego jest nam potrzebne badanie ultrasonograficzne na granicy pierwszego i drugiego trymestru ciąży. To jest, proszę Państwa, kilka doniesień z ostatnich kilku lat, które pokazują, kiedy powinniśmy poszerzać diagnostykę od kariotypu do chociażby mikromacierzy, czy nawet do najnowocześniejszych badań takich jak WES. I drodzy Państwo, oczywiście trwa dyskusja, jaką wartością powinna być wartość odcięcia. Coraz więcej prac mówi o tym, że jeżeli mamy do czynienia z wartością między 3, to o czym mówiłem, między 3 a 3,5 mm, powinniśmy poszerzać diagnostykę genetyczną w kierunku tych nowoczesnych metod, chociażby po to, żeby szukać mikrodelecji, chociażby żeby szukać zespołu DiGeorgia. Oczywiście jeszcze inaczej wygląda sytuacja, kiedy mamy oprócz samego izolowanego poszerzenia przezierności karkowej, jeżeli mamy również cechy ultrasonograficzne, które nas niepokoją, chociażby takie jak obrzęk, chociażby takie jak podejrzenie wady serca, bo ja, tak jak powiedziałem, w pierwszym trymestrze możemy już próbować to diagnozować. Także, drodzy Państwo, absolutnie nawet u tych pacjentek, które mają wykonane badanie wolnego DNA, nie zapominajmy o tym, że jeżeli obraz badania ultrasonograficznego jest nieprawidłowy, zdecydowanie powinniśmy poszerzać tę diagnostykę i szukać innych metod diagnostyki inwazyjnej, nie prostego badania kariotypu w celu odnajdywania różnego rodzaju nieprawidłowości, chociażby takich nieprawidłowości, gdzie zespół Noonana jest najczęstszą sytuacją kliniczną, ale wcale nie jedyną, takich jak rasopatie. Drodzy Państwo, serdecznie Państwu dziękuję za wysłuchanie mojego wykładu i tak jak powiedziałem i to, o czym powiedzieli moi przedmówcy, mamy nadzieję, że niedługo już wracamy do w miarę normalnych spotkań, bo tego nam wszystkim szalenie brakuje, nie możemy wymienić poglądów, przede wszystkim nie możemy wspólnie zbadać pacjentek, to bardzo źle. To już ponad rok czasu, kiedy ta sytuacja tak wygląda i zapraszam Państwa serdecznie jako przewodniczący sekcji ultrasonografii na nasze spotkanie, no już letnie, miało być wiosenne w maju, ale ze względu na pandemię przesunęliśmy je na czerwca. Będą tam 3 kursy Barłamowie, a później mam nadzieję, że spotkamy się również w czerwcu przyszłego roku, kiedy już wrócimy do pełnej normalności na kolejnym 7. Kongresie Ultrasonografii w Położnictwie i Ginekologii, który mamy nadzieję, będziemy Państwa gościć w Trójmieście. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję Ci, Darku, za wykład, który pokazał nam również to, że nigdy nie możemy powiedzieć, że jesteśmy u kresu naszego rozwoju, bo ponownie widzimy, że drogi pomiędzy takim stacjonarnym rozumowaniem medycyny, a zmieniającym się w cały czas tak naprawdę rozwojem technologii, my też nie nadążamy, bo przecież jeszcze niedawno w 2020 roku, kiedy przygotowywaliśmy nasze rekomendacje, my cały czas zastanawiamy się, kiedy lepiej wykonywać badania ultrasonograficzne pierwszego trymestru 11-14 tygodni, tak? Ostatnio słuchałem profesora Wielgosia, który odnosił się do, że optymalnie robić to po 12 tygodniu i myślę, że każdy, kto wykonuje te badania, widzi, że ma to znaczenie, czy robimy to w 11 tygodniu, czy 13 tygodni plus 5 dni, czy koncentrujemy się na anatomii płodu, czy koncentrujemy się na tylko i wyłącznie na przezierności karku. I myślę, że do tego warto wrócić w dyskusji. Ale zanim przejdziemy do dyskusji, chciałbym zapowiedzieć kolejnego wykładowcę, właśnie wspomnianego przed chwilą profesora Wielgosia, który zasugeruje nam albo powie wprost, kiedy powinniśmy w dzisiejszych czasach zastosować badanie wolnego DNA płodowego. Mirku, bardzo Cię proszę. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, w zasadzie to
już wszystko zostało powiedziane, bo profesor Kakl no, wywrócił trochę nasze spojrzenie na zagadnienie wolnego DNA płodowego. Pan profesor Borowski no, pokazał też bardzo nowoczesne rzeczy, które możemy stosować w naszej diagnostyce. W ogóle Darek gratuluje świetnego wykładu i bardzo dobrze użytych przykładów, które ilustrują to, co możemy robić i to, czego nie powinniśmy robić. Ale proszę Państwa, no wracając troszeczkę na ziemię, musimy sobie uświadomić, że nowości nowościami, to co się robi w różnych miejscach, to bardzo fajnie, podpatrujmy to i róbmy to, ale na razie jesteśmy tu i teraz, tu gdzie jesteśmy i musimy się stosować do tego, co nas obowiązuje, zgodnie z zaleceniami, z rekomendacjami, które na szczęście są stale unowocześniane, tak abyśmy mogli nadążać za tym rozwojem techniki medycznej i właściwie korzystać z najnowocześniejszych zdobyczy medycyny. Proszę Państwa, to jest ten model badań prenatalnych, który stosujemy, oparty na diagnostyce nieinwazyjnej i diagnostyce inwazyjnej. I oczywiście badania wolnego DNA płodowego są tutaj jednym z elementów tego modelu. Dlatego będziemy o nich sobie dzisiaj mówić. To, proszę Państwa, nie jest wcale długa historia, bo pierwszy test wolnego DNA płodowego został wykonany w Stanach Zjednoczonych zaledwie 10 lat temu, a już 2 lata później wykonano pierwszy taki test w Polsce. Dzisiaj, po tych 10 latach, mamy całą długą listę dostępnych testów na rynku, tylko wybierać, które. Ważne, żeby, proszę Państwa, nie robiły tego pacjentki na własną rękę, bo no, co tu dużo mówić, są testy, które bardziej rekomendujemy, są mniej rekomendowane i to zależy od wielu czynników. Ja o tym też będę dzisiaj mówił, zresztą już padły niektóre stwierdzenia na ten temat. Tutaj, proszę Państwa, przedstawiam takie badanie, które zrobiliśmy, taką ankietę internetową, ale w dużej, bardzo dużej grupie 23 tysięcy kobiet, które były w ciąży w ciągu ostatnich 3 lat. I w ogóle świetna sprawa, bo prawie 60% respondentek wiedziało o możliwości badania wolnego DNA w ciąży. Ale z drugiej strony, żeby troszkę łyżki dziegciu do beczki miodu dodać, to zaledwie 17% pacjentek miało wiedzę na temat tego badania od swojego lekarza prowadzącego ciążę. Większość niestety czerpało tę wiedzę z internetu, no i to nie muszę tłumaczyć chyba nikomu, jest bardzo zła sytuacja. Prawie 5% pacjentek, no może nie tak dużo, ale 5% to już jest coś, uważało, że test PAPPA, czyli test podwójny, to badanie wolnego DNA płodowego, czyli no jakby kompletne niezrozumienie tematu. Z tej grupy, której myśmy badali, aż 14% zdecydowało się na wykonanie badania wolnego DNA płodowego, czyli bardzo duża grupa osób, z tym, że 43% spośród nich wykonało to przed badaniem USG pierwszego trymestru na własną rękę dla tak zwanego własnego spokoju. No dobrze czy niedobrze? No oczywiście, że niedobrze, a za chwilę sobie powiemy dokładnie dlaczego. W 16% badanie było wykonane z powodu nieprawidłowego badania USG pierwszego trymestru. I to już lepiej, ale też nie do końca dobrze, bo nie zawsze jest to uzasadnione. I 7% z powodu nieprawidłowego badania USG w drugim trymestrze. Proszę Państwa, jak wiemy, póki co i pewnie długo jeszcze, badania wolnego DNA płodowego w naszym wspaniałym kraju nie są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, czyli koszty w 100% pokrywa pacjentka. Stąd też my dokładnie nie wiemy, ile badań jest wykonywanych w kraju, jakie testy są w jakich ilościach stosowane. To wszystko, czym dysponujemy, to są takie fragmentaryczne dane. Ale ja się tutaj pokusiłem o taką analizę przykładowej liczby wykonywanych testów wolnego DNA płodowego w wybranej prywatnej placówce. I proszę zobaczyć, jak ta liczba na przestrzeni ostatnich 5 lat dramatycznie, można powiedzieć, wzrastała. 2016 to zaledwie 13 testów. Potem 68, 89, a w ubiegłym roku już 805, czyli to jest naprawdę bardzo duży skok.
49% pacjentek, czyli prawie połowa, wykonywała test podstawowy skierowany tylko na diagnostykę aneuploidii. 51%, czyli troszkę więcej niż połowa, wykonywała testy obejmujące również mikrodelecję. Dobrze czy źle? No, na pewno nie tak dobrze, jak można by się było spodziewać, tak nie wgryzając się w istotę tematu, ale o tym też będę mówił. Zresztą pan profesor Kakl już o tym wspominał. Proszę państwa, teraz postaram się państwu powiedzieć, kiedy i jak testować, albo z drugiej strony, kiedy nie testować, albo jak nie testować, bo to niby to samo pytanie, ale zadane na różne sposoby. Proszę państwa, najważniejszą rzeczą jest przestrzeganie obowiązujących zaleceń i to tych zaleceń, które są tutaj u nas, bo tu pracujemy, tu tworzymy, tu badamy nasze pacjentki i tutaj też odpowiadamy za to, co ewentualnie źle robimy. Na szczęście, proszę państwa, od 2015 roku mamy oficjalne rekomendacje dotyczące badań wolnego DNA płodowego w Polsce. One zostały opublikowane w czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Jest tam szereg reguł, których należy przestrzegać i ja będę się do tego odnosił w dalszej części swojego wykładu, oczywiście uzupełniając je o niektóre swoje przemyślenia i jakąś tam wiedzę w tym temacie. Proszę państwa, jeszcze raz chcę wrócić do tej relacji pacjentek. Jakie najczęstsze przyczyny wykonywania badań wolnego DNA w tej naszej populacji? No, zwiększone ryzyko aneuploidii w teście złożonym. W zasadzie już nieźle. Dalej, chęć uniknięcia diagnostyki inwazyjnej, też nieźle, ale nie zawsze. Pozytywne doświadczenia z wolnym DNA płodowym z poprzednich ciąż, to już wcale niekoniecznie, bo to już wygląda jak jakaś rutyna czy nawyk, a jak wiemy, my nie możemy popadać w rutynę. Dalej, dla większego spokoju ze względu na wyższą czułość, swoistość w porównaniu z testem złożonym. To już jest absolutna bzdura. I dalej obawy w związku z obciążonym wywiadem położniczym. No tutaj, proszę państwa, no czasami trudno się dziwić, ale też nie powinno być to jedyne wskazanie. I teraz fundamentalne pytanie. No bo przecież takie badanie wolnego DNA płodowego możemy robić u każdej ciężarnej, oczywiście jeżeli ją na to stać, bo tak jak powiedziałem, w 100% pokrywa te koszty pacjentka. Ale nawet gdyby tak nie było, gdyby to badanie było refundowane, to czy warto robić je u każdej ciężarnej? No co przemawiałoby za tym? No to, że jest to test nieinwazyjny, oczywiście jak najbardziej, że jest to alternatywa do badań inwazyjnych, tak, ale tutaj już postawiłem znak zapytania, bo to nie tak do końca, o tym będę za chwilę dalej mówił, wysoka czułość, jak najbardziej, możliwość określenia płci, no jest to jakiś argument, czy najważniejszy, nie będę z tym dyskutował. Co natomiast przemawia przeciwko takiemu podejściu? No przede wszystkim to, że testy wolnego DNA płodowego, o czym już była dzisiaj mowa, mają ograniczone, obejmują ograniczone spektrum nieprawidłowości. Dalej, o czym też już była mowa, że nadal jest to test niediagnostyczny, tylko przesiewowy. No wysoka cena, jak ktoś posiada te 2 czy 2,5 tysiąca i nie jest to dla niego problemem, no to oczywiście to nie ma co tutaj się nad tym rozwodzić, ale jak dla kogoś problemem jest wydanie 100 czy 200 zł, a 2000 czy 2,5 tysiąca to już jest w ogóle nieosiągalna sprawa, to też nie ma o czym dyskutować. No i brak refundacji to jest taka nasza rzeczywistość, przynajmniej jak do tej pory. Teraz tak, proszę państwa, znowu wracamy, jakby rozszerzenie tego pytania, czy u każdej ciężarnej. No jeżeli zrobimy wszystko tak, jak należy, czyli najpierw zrobimy diagnostykę pierwszego trymestru w sposób klasyczny, czyli test złożony i wyjdzie nam wysokie ryzyko, no to wiemy, że mamy bardzo duże prawdopodobieństwo nieprawidłowego wyniku. A to z kolei trzeba potwierdzić badaniem inwazyjnym, czyli jest to niepotrzebna strata czasu i niepotrzebny wydatek. U takich pacjentek nie ma uzasadnienia do wykonywania badania wolnego DNA płodowego.
Natomiast przy niskim ryzyku, no prawdopodobieństwo, przy rzeczywiście niskim, takim, gdzie to ryzyko jest mniejsze niż 1 na 1000, to prawdopodobieństwo nieprawidłowego wyniku jest naprawdę bardzo małe, czyli można powiedzieć, że jest to niepotrzebny wydatek. Oczywiście no można powiedzieć, kto bogatemu zabroni, ale ja zawsze mówię, że nawet ci, którzy mają tych pieniędzy dużo, no to te 2500 w określonych sytuacjach mogą wydać inaczej i lepiej. To jest ten model, o którym już Darek wspominał, i to właśnie to ryzyko pośrednie, to jest ten docelowy jakby target, przynajmniej na chwilę obecną, do wykonywania badań wolnego DNA płodowego. Jeżeli ryzyko jest naprawdę wysokie, wtedy nie ma co robić badań wolnego DNA, tylko trzeba od razu zaproponować diagnostykę inwazyjną. Jeżeli ryzyko jest niskie, wtedy kolejne postępowanie to USG drugiego trymestru i tyle. A w tej całej szarej strefie pośredniej badanie DNA płodowego jak najbardziej rekomendowane powinno być przez nas. Powinniśmy tłumaczyć pacjentkom, dlaczego warto w tych przypadkach zrobić to badanie. To jest, proszę Państwa, 20% populacji, więc reprezentatywna grupa, ale znowu nie aż taka duża. Ale zobaczmy, że w tej 20% populacji znajdzie się aż 11% nieprawidłowości genetycznych, tych najczęstszych chociażby, a jeszcze mogą być jakieś inne. W związku z czym no, nie możemy tak sobie przejść nad tym do porządku dziennego, ale żeby uniknąć badań inwazyjnych, właśnie to wolne DNA płodowe, idealne rozwiązanie, i tu zawsze powinniśmy taką opcję proponować. Proszę Państwa, tak jak już znowu była dzisiaj mowa o tym, głównym takim celem wykrywania w badaniach wolnego DNA płodowego jest trisomia 21, 13 i 18. No możemy też oceniać zaburzenia chromosomów płciowych i niektóre mikrodelecje, ale pamiętajmy, że no brak zastosowania wolnego DNA dla pozostałych aneuploidii, no absolutnie dla wad strukturalnych, dla większości innych zaburzeń genetycznych i co najważniejsze innych powikłań ciąży. No bo są tacy mędrcy, którzy mówią, no mamy takie świetne narzędzie wolne DNA płodowe, to po co my mamy robić ten test złożony? A no proszę Państwa, chociażby i po to, że te inne powikłania ciąży, o których też już dzisiaj była mowa, a za chwilę będzie mówił pan profesor Kwiatkowski o tym, proszę zobaczyć, że wady genetyczne to jest ułamek procenta całej naszej populacji ciężarnej. Wady strukturalne to już jest około 2%. Tak samo preeklampsja. Kilka procent. Wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrastania to już jest no, dobre 5%. Poród przedwczesny 10%. Tego wszystkiego, czego jest znacznie więcej niż tych wad genetycznych, my nie jesteśmy w stanie nawet nadgryźć, jeżeli nie wykonamy testu złożonego, jeszcze rozszerzonego o tę diagnostykę preeklampsji wczesną i jugru. W ogóle testy wolnego DNA płodowego, żeby nie wiem jakie były na chwilę obecną, to tego nam nie pozwolą w ogóle określić nawet ryzyka. Więc jednak no, nie możemy zrezygnować z tych, powiedzmy sobie, tych bardziej konwencjonalnych, takie nazwijmy metod. Proszę Państwa, no była już mowa, że powinniśmy robić po 12 tygodniu NIPT, a przynajmniej po USG pierwszego trymestru. Dlaczego? No proszę Państwa, no przede wszystkim możemy ocenić rzeczywisty wiek ciążowy. Jeżeli opieramy się tylko na ocenie według ostatniej miesiączki, może nam się wydawać, że to jest 11 tygodni, a to może być 9 tygodni i wtedy badanie wolnego DNA płodowego to tak nie za bardzo. Musimy wiedzieć, że jest to żywa ciąża. No oczywiście, no można robić badania wolnego DNA płodowego, jeżeli ciąża się nie rozwija, tylko no nie ma to kompletnego sensu. Musimy wiedzieć, że ciąża jest wielopłodowa lub nie. Wtedy w przypadku ciąży bliźniaczej no możemy robić oczywiście badania wolnego DNA, ale musimy wiedzieć, że mamy do czynienia z ciążą bliźniaczą.
Musimy też no, wykluczyć vanishing twin, czyli wczesne obumarcie jednego z płodów w ciąży bliźniaczej. To też bardzo rzutuje na interpretację badań wolnego DNA płodowego. No, zaśniat gromiasty tak samo. No, ciąża niby ładnie się rozwija, macica rośnie, no i możemy sobie robić badania wolnego DNA płodowego, tylko niewiele to chyba wniesie. No i obecność wad strukturalnych. Darek świetnie pokazał, jak wiele tych wad my możemy wykrywać, a w przypadku niektórych wad wykonywanie badań wolnego DNA płodowego nie ma kompletnie sensu. Więc najpierw badanie pierwszego trymestru oparte o test złożony, a później być może badania wolnego DNA płodowego, ale raczej nigdy nie odwrotna kolejność. Proszę Państwa, wspominałem już o tym, że nie ma uzasadnienia do wykonywania oznaczeń w kierunku rzadkich aneuploidii autosomalnych, zaburzeń strukturalnych chromosomów, mikrodelecji, schorzeń monogenowych. Tutaj takim wyjątkiem może być zespół DiGiorgia, a za chwilę powiem dlaczego. Dlaczego, proszę Państwa, to nie jest wcale tak, że jak więcej włożymy do danego testu, to lepiej. No bo ta wartość predykcji pozytywnej dla tych bardzo rzadkich przypadków, dla tych rzadkich delecji jest bardzo niska. W ogóle to są tak rzadkie schorzenia, że żeby opracować jakieś wartości referencyjne, to naprawdę to jest bardzo mało prawdopodobne. Poza tym, im więcej upchniemy tych nieprawidłowości, które chcemy badać, tym bardziej spada nam skumulowany współczynnik detekcji. Także taki test, wartość diagnostyczna takiego testu jest, no, można powiedzieć, tym mniejsza i im więcej tam tych rzadkich rzeczy upakujemy. Tutaj naprawdę powinniśmy się skupić w przypadku NIPT na tych trzech trisomiach 21, 18, 13, no i ewentualnie ten zespół DiGiorgia, dlatego że jest to przede wszystkim najczęściej występująca mikrodelecja, jest to druga najczęstsza przyczyna opóźnień rozwojowych i wrodzonych wad serca po trisomii 21. Ważne jest także to, że ona jest wynikiem mutacji de novo, czyli wiek matki nie jest czynnikiem ryzyka. Widzimy, że to jest stała częstość występowania, niezależna od wieku, także no jest to też jakieś uzasadnienie. Jeżeli no, wykryjemy na wczesnym etapie ciąży taki przypadek, pan profesor Kakl mówił, że tutaj też te względy etyczne, filozoficzne decydują. Niemniej jednak no, zawsze jest możliwość przygotowania co najmniej odpowiedniej opieki neonatologicznej, bo nie wiemy, z jaką ciężkością w danym przypadku takiego schorzenia możemy się, czego możemy się spodziewać. No i też pan profesor Kakl bardzo słusznie powiedział, że nie ma uzasadnienia dla określania zaburzeń chromosomów płci w badaniu wolnego DNA płodowego, no bo wychodzą nam tam takie zaburzenia jak na przykład zespół Turnera, zespół Klinefeltera, czy dodatkowy chromosom X lub dodatkowy chromosom Y. I co, proszę Państwa, no stwierdzimy coś takiego i co z tym dalej robić? No nic, poza tym, że mamy taką wiedzę, która niczego nie wnosi. Na pewno nie jest to jakby powód do podejmowania jakichkolwiek działań, nawet jeżeli byśmy mieli inne prawo niż obecnie mamy. No i frakcja płodowa. To jest bardzo istotna sprawa, która może straci na wartości wtedy, kiedy wejdą te nowe testy, o których wspominał pan profesor Kakl. Ale proszę Państwa, jeżeli wykonujemy te testy, do których jesteśmy przyzwyczajeni w chwili obecnej, te, którymi dysponujemy obecnie, no to nie można uważać za wiarygodny testu, w którym nie ma informacji na temat frakcji płodowej. To jest kompletny brak przydatności. Ja nie wiem, co tam wtedy jest badane. Jeżeli dostaję wynik, że nie ma trisomii 21, 13 i 18 i że stwierdzono płeć żeńską, to ja równie dobrze mogę myśleć, że to oznacza, że ciężarna nie ma zespołu Downa, Edwardsa i Patała. Ale tak naprawdę jest to kompletnie test niediagnostyczny, którego nie powinniśmy używać. Minimalna wartość frakcji płodowej, warto to powtórzyć, to
pan profesor Kakl bardzo mocno to zaakcentował, to jest 4% i my musimy naprawdę, jeżeli zlecamy test wolnego DNA płodowego, musimy mieć pewność, że ta frakcja będzie określona i że w wyniku jest podane, że ta wartość przekracza 4%. To jest już rutyna, to jest konieczność, jeżeli tego nie ma, do kosza z takim testem. No i co właśnie, jak dostajemy ten wynik taki niekonkluzywny, że no test jest niediagnostyczny. No tutaj nie możemy przejść obok tego w sposób taki obojętny. Najpierw sprawdzamy wartość frakcji płodowej i już wiemy, czy ten test jest ok, czy nie. Na pewno musimy wykonać wtedy badanie ultrasonograficzne, no i zastanowić się, czy powtórzyć badanie, czy wykonać diagnostykę inwazyjną. Pamiętajmy, o czym również wspominał pan profesor Kakl, że przy niekonkluzywnym wyniku mamy większe ryzyko nieprawidłowości genetycznych. No i bardzo istotna sprawa, badania wolnego DNA płodowego, a wady strukturalne. No mamy dosyć często występujące wady anatomiczne, które kojarzą się z wysokim ryzykiem nieprawidłowości genetycznych. Czyli proszę Państwa, właśnie omfalocele, o którym mówił Darek, czy wady układu moczowego, tutaj widzimy megacystis, czy holoprozencefalia, czy też to szerokie, nie wada, ale objaw poszerzone znacznie NT. To są te sytuacje, w których ryzyko wystąpienia aneuploidii jest bardzo wysokie, sięgające w niektórych przypadkach nawet prawie 80%. I co, proszę Państwa, czy tutaj może nam zastąpić diagnostykę inwazyjną badanie wolnego DNA płodowego? Nie. Jeżeli mamy tego typu wady strukturalne albo przezierność karku większą niż 3,5, a być może 3, jak mówił Darek, wtedy powinniśmy od razu wdrażać diagnostykę inwazyjną, czyli amniopunkcję, biopsję kosmówki lub kordocentezę w zależności od wieku ciążowego. Natomiast brak zupełnie uzasadnienia dla badań wolnego DNA płodowego w przypadku stwierdzonych tych ciężkich wad strukturalnych kojarzących się z wysokim ryzykiem nieprawidłowości genetycznych i wysokiego NT. Jest to test niediagnostyczny, w związku z czym jest to nieuzasadniona strata czasu, nie mówiąc już o zbędnym wydatku. No i teraz, proszę Państwa, co jeżeli mamy nieprawidłowy wynik wolnego DNA płodowego? No tutaj znowu konieczna jest dalsza diagnostyka, bo nie jest to test diagnostyczny. Czyli musimy w przypadku nieprawidłowego wyniku wykonać diagnostykę inwazyjną, najczęściej biopsję kosmówki lub amniopunkcję. Na pewno nie ma uzasadnienia do zakończenia przedwczesnego ciąży na podstawie wyniku badania wolnego DNA płodowego. No i proszę Państwa, takie fundamentalne pytanie. Badanie wolne DNA, złoty róg czy jeno sznur? Proszę Państwa, wszystko zależy od nas, bo jest to doskonałe narzędzie diagnostyczne, ale tylko wtedy, kiedy potrafimy go używać, kiedy mamy argumenty do tego, kiedy stosować, kiedy nie stosować, kiedy to my kierujemy tym procesem, a nie pacjentka sama. Pacjentka nie ma odpowiedniej wiedzy, nie musi jej zresztą mieć, ale powinna ufać w tym temacie swojemu lekarzowi. Tylko ten lekarz no, musi wiedzieć, co jej doradzić, jak pokierować daną sytuacją, żeby no, osiągnąć jak największe korzyści dla pacjentki, a nie tylko narażać ją na zbędne wydatki. Proszę Państwa, no jakie mamy perspektywy badań wolnego DNA płodowego w Polsce? Tak jak pokazałem, no to się bardzo dobrze rozwija. Tych testów coraz większą liczbę wykonujemy i bardzo dobrze, tylko róbmy to we właściwy sposób. Co w ogóle z diagnostyką prenatalną w Polsce? No mam nadzieję, że będzie się nadal rozwijała prężnie i tak dobrze jak do tej pory, że liczne próby regulacji prawnych nie przyczynią się do tego, że ta diagnostyka na tym ucierpi. Musimy naprawdę szeroką kampanię edukacyjną prowadzić, że badania prenatalne no, służą czemuś więcej niż temu, z czym są przez niektóre grupy utożsamiane. Ja myślę, proszę Państwa, że jak mówimy o przyszłości badań prenatalnych, to no, nie powinniśmy unikać od tematu refundacji
badań wolnego DNA płodowego. W niektórych krajach jest stuprocentowa refundacja wszystkich badań wolnego DNA płodowego u ciężarnych. Do tego nam bardzo daleko, zresztą ja nie jestem przekonany, czy jest to w ogóle potrzebne. Natomiast byłbym bardzo za tym, zresztą jestem i powtarzam to wszędzie, gdzie tylko można, jestem zwolennikiem tego, żeby w tej grupie, gdzie jest uzasadnienie, czyli w tej grupie pośredniego ryzyka, refundować te badania. To nie byłby aż taki straszny wydatek dla budżetu, zwłaszcza, że dobrze zainwestowane pieniądze, one się w dwójnasób zwracają. Proszę Państwa, zachęcam Państwa do kontaktu z naszą kliniką w sytuacjach, kiedy macie Państwo problemy, zwłaszcza z takimi wadami, które są korekcyjne w czasie ciąży, które można operować. Klinika, w której pracuję, którą mam przyjemność prowadzić, no, dysponuje bardzo dużymi możliwościami diagnostyczno-terapeutycznymi. Na pewno zawsze Państwu pomożemy w rozwianiu wątpliwości, czy też w przejęciu opieki nad pacjentką, która wymaga no, bardzo specjalistycznej pomocy z zakresu terapii płodu. Bardzo dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję Ci, Mirku, za wykład. Zacząłeś, co Ty masz powiedzieć dodatkowego. No i właśnie słuchając Ciebie, to usłyszałem to, czego chyba wszyscy żeśmy oczekiwali. Filozofii, podejścia filozofii do badań prenatalnych. I Ty to oddałeś no, najlepiej, jak potrafisz, ale myślę, że przemawiająco do wszystkich. No ja jestem człowiekiem, który troszeczkę krócej w tym pracuje i bardzo cenię sobie Wasze wykłady. One zawsze wnoszą dla mnie przynajmniej osobiście pewnej sposobu myślenia o podejściu do badań prenatalnych. I to myślę, że doskonale to oddałeś. Bardzo Ci dziękuję za ten wykład. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa. Proszę Państwa, mamy przyjemność zapowiedzieć wykład naszego gospodarza, hosta, jak ktoś woli, pana profesora Kwiatkowskiego, Sebastiana zresztą, który no, będzie mówił o czym? No oczywiście o wczesnej diagnostyce preeklampsji, co jest bardzo, bardzo ważnym tematem i gdzie możemy naprawdę bardzo dużo zrobić, jeżeli będziemy używać mózgu. Bardzo Ci dziękuję za zapowiedź. Ja tylko chciałem dodać, że czuję się w tym gronie naprawdę tak bardzo zaszczycony, że mogę wystąpić. Także ja, proszę Państwa, powiem Państwu o diagnostyce preeklampsji. Rzeczywiście czuję się z tym tematem bardzo związany i mam nadzieję, że Państwo będziecie czuli to, że przekazuję Państwu nie tylko własne odczucia, nie tylko nowoczesną wiedzę, ale sposób patrzenia i sposób podejścia do diagnostyki prenatalnej taką, jak tutaj to grono ludzi, które zajmuje się tą diagnostyką i prezentuje władzę naszego towarzystwa i jednolicie do tego podchodzimy. Dwie substancje, które tak naprawdę zmieniły filozofię o możliwościach diagnostycznych. Pierwsze dosyć mało zgrabnie nazwane SFLT, rozpuszczalna kinaza tyrazynowa, która w nazewnictwie jest trudna, ale pokazuje, że zmiany funkcjonowania łożyska, niedokrwienie łożyska, niedotlenienie łożyska skutkuje nieprawidłową ich funkcją. I ten rozpuszczalny receptor kinazy tyrazynowej zaburza funkcjonowanie śródbłonków. A drugą substancją, o której będę mówił, która już częściej pojawia się w Państwa diagnostyce, to jest właśnie łożyskowy czynnik wzrostu, który znalazł swoje zastosowanie już od samego początku diagnostyki prenatalnej. Obydwie substancje produkowane są w większości w czasie ciąży przez łożysko. Te proporcje bywają zaburzone, mianowicie w ciąży fizjologicznej następuje pewna równowaga pomiędzy produkcją czynników angiogennych, jakim jest PLGF, a antyangiogennych, jakim jest SFLT. Natomiast w czasie zaburzenia, jaką jest preeklampsja i dysfunkcji łożyska, gdyż spokojnie możemy nazywać preeklampsję, szczególnie tą preeklampsję wczesną niewydolnością łożyska, dochodzi do zaburzenia tych substancji i one dzięki temu są bardzo wiarygodnymi markerami funkcji łożyska, a to się odbija również na objawach klinicznych. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o screening preeklampsji, to nie jest coś, co
o czym mówimy w odosobnieniu od świata. Pojawiły się rekomendacje tak naprawdę najistotniejszych międzynarodowych towarzystw, fundacji, stowarzyszeń, począwszy od FIGO, poprzez ISUOK, najbardziej nam bliskiej FMF, a również w tamtym roku zawitały takie rekomendacje w naszych rekomendacjach Polskiego Towarzystwa Ultrasonografów, przepraszam, położników i ginekologów i dotyczą wykonywania screeningu preeklampsji w pierwszym trymestrze ciąży. I zanim zacznę swój wykład, przypomnę, że brzmią one następująco, że każda ciężarna, która wykonywane ma badanie pierwszego trymestru, powinna mieć ukierunkowane badanie również na screening preeklampsji. Powinien być on oparty o wywiad pacjentki, powinien być on oparty o pomiar standaryzowany ciśnienia tętniczego, powinien być oparty o badanie przepływu przez tętnice maciczne po lewej i po prawej stronie oraz w zależności od możliwości państwa i dostępu, bądź to o PAPEK, czyli białko ciążowe typu A, które jest dość powszechnie dostępne w naszym kraju z racji wchodzenia w elementy składu testu podwójnego, bądź PLGF, czyli łożyskowy czynnik wzrostu. I mamy dwa punkty odcięcia rekomendowane, 1:100, 1:150. Każda opcja jest możliwa, natomiast najważniejsze jest to, aby państwo o tym pamiętali. Ten kolejny element wykładu, o którym będzie koncentrował się na pokazaniu państwa dalszych możliwości, dalszego rozwoju tego screeningu. Pewna firma, a tych firm jest coraz więcej, które oferują nam możliwość oznaczania łożyskowego czynnika wzrostu, nazywała swój test PLGF 1-2-3. I przyznam się, że to doskonale odzwierciedla możliwości wykorzystania markerów angiogenezy, bo tak o nich będę mówił, w zależności od czasu trwania ciąży. Gdyż w pierwszym trymestrze będziemy mówili o screeningu, w drugim trymestrze również o screeningu, ale już bez możliwości profilaktyki i w trzecim trymestrze w momencie, kiedy mamy podejrzenie bądź rozpoznanie preeklampsji. A więc zacznijmy od pierwszego trymestru ciąży. Proszę Państwa, oparłem te dane, które chcę Państwu przedstawić na pracy osób, które wykonują największe populacyjne badania na świecie, mianowicie pani profesor Lione Poon i osoby, która w ostatnim czasie dokonała rzeczy jak na świat niewiarygodnej, mianowicie pani profesor Chen Zai-tong, która dokonała wprowadzenia screeningu populacyjnego w populacji azjatyckiej. Co z tych badań wynika? Proszę zwróćcie Państwo uwagę, że dotychczasowe podejście zarówno Amerykańskiego Koledżu Położników i Ginekologów, jak i organizacji rekomendującej postępowania w Wielkiej Brytanii, czyli NICE, zupełnie zmieniło podejście screeningu prenatalnego związanego z preeklampsją do możliwości diagnostycznych. Jeżeli przyjmiemy wartość dla preeklampsji przed 37 tygodniem ciąży, czyli dla tej preeklampsji powodującej poród przedwczesny. I wartość odcięcia ustalimy na poziomie 20% jako wyników fałszywie dodatnich. Osiągamy dla tej preeklampsji wczesnej dla populacji kaukaskiej, tak, czyli dla naszego świata, w którym żyjemy, czyli dla populacji europejskiej, dokładność, czułość na poziomie ponad 80%. Jeżeli tą wartość zmniejszymy wyników fałszywie dodatnich, to osiągamy wartość dla wszystkich preeklampsji przed 37 tygodniem ciąży na poziomie 70-72%. Niestety nie jest to tak skuteczna czułość w przypadku populacji azjatyckiej, natomiast to, co wchodzi i o czym będziemy mówić, to jest właśnie test potrójny. I chciałbym, żeby Państwo zamienili myślenie o teście potrójnym, który pamiętacie jeszcze z dawnych czasów, kiedy mówiliśmy o alfa-fetoproteinie, estriolu i gonadotropinie kosmówkowej, na nowy test potrójny, który myślę, że będzie podstawowym naszym działaniem w diagnostyce późnych powikłań ciążowych. I
To jest coś, co ukazało się w 2019 roku, czyli pierwsze tak naprawdę populacyjne badania w populacji azjatyckiej, które miały miejsce i dzięki temu pani profesor Chen Zhang-tong wpisała się tak naprawdę do historii badań nad preeklampsją. Nowy test potrójny to wykorzystanie tętnic macicznej, to standaryzowany pomiar ciśnienia. To jest bardzo ważne, trochę trudne okazuje się, że w naszych realiach polskiej medycyny najtrudniejsze są rzeczy najprostsze, czyli standaryzowany pomiar ciśnienia i test potrójny to również łożyskowy czynnik wzrostu. Popatrzcie Państwo, jaka jest czułość tych metod w zależności od tego, jak rozszerzymy naszą diagnostykę. Jeżeli będziemy opierać się tylko i wyłącznie o tak zwany wywiad, czyli maternal factors, czyli to, co rekomendowane było przez długi czas, zarówno przez American College of Obstetrics and Gynecology, jak i NICE, to wówczas okaże się, że oscylujemy na poziomie 40-50%, jeżeli chodzi o czułość metody. Jeżeli dołożymy do tego standaryzowany pomiar ciśnienia, w przypadku preeklampsji przed 32 tygodniem ciąży uzyskamy nieznaczny wzrost czułości. Natomiast przełom następuje dopiero wtedy, kiedy zastosujemy tak zwany wspomniany przed chwilą test potrójny i przełom dotyczy preeklampsji, która występuje przed 32 tygodniem ciąży. Musimy zrozumieć, że to są dwa różne schorzenia o odmiennej patogenezie. Zapraszam na ten kurs, o którym wspominał Darek, mianowicie w Warłamowie. Ja będę precyzyjnie omawiał Państwu, z czego wynika preeklampsja wczesna i będziemy mówili o tym, z czego wynika preeklampsja późna. Ale jeżeli chcemy być skuteczni i chcemy sprawić, aby zmniejszył się odsetek preeklampsji wczesnej, to musimy wykorzystywać właśnie ten screening, o którym mówię, czyli oparty o czynniki matczyne, o standaryzowany pomiar ciśnienia, tętnice maciczne oraz optymalnie łożyskowy czynnik wzrostu. Jeżeli nie dysponujemy łożyskowym czynnikiem wzrostu, oczywiście możemy wykorzystywać do tego białko PAPA. Dlaczego łożyskowy czynnik wzrostu? Okazuje się, że jego czułość jest wyższa w stosunku do białka PAPA, w stosunku właśnie do wykrywania w preeklampsji wczesnej. Popatrzcie Państwo, w tym zestawieniu detection rate w przypadku pojedynczego parametru jest zdecydowanie wyższe. Natomiast jeżeli zastosujemy złożony test potrójny w oparciu o PLGF, on również wykazuje wyższą czułość. Natomiast i o tym właśnie mówił, odniósł się w jednym z komentarzy nasz pierwszy wykładowca, pan profesor Kackel. To nie jest tak, że PAPA jest nieskuteczne. Zdecydowanie, jeżeli dysponujemy białkiem PAPA, możemy go zastosować do screeningu preeklampsji w pierwszym trymestrze ciąży. Optymalnie, gdybyśmy mieli do dyspozycji PLGF, natomiast jeżeli Państwo dysponujecie testem podwójnym, warto z niego skorzystać, tym bardziej, że jest on w algorytmach wykorzystywany. Co zatem z drugim trymestrem ciąży? Przyznam się, że jestem zainspirowany badaniami naszej rodaczki, która dosyć intensywnie pracuje w ośrodku pana profesora Nikolajdysa, mianowicie pani doktor Litwińskiej. I prace w 2017, które się pojawiły, pokazały, że do wykorzystania testu potrójnego z uzupełnieniem o białko, jakim jest SFLT, daje nam możliwość przewidzenia preeklampsji przed 34 tygodniem ciąży z taką czułością. Czyli jesteśmy w stanie, wykonując rekomendowane przez nasze towarzystwo badanie w drugim trymestrze ciąży, wykonać dodatkowy test, który pozwoli nam wyselekcjonować grupę bardzo wysokiego ryzyka rozwoju wczesnej preeklampsji. Ale to jest nie wszystko, bo w marcu tego roku ukazały się dwie kolejne prace, pani doktor, które tak naprawdę pokazują nam, że screening populacyjny drugiego trymestru również powinien być wzięty pod uwagę. Oto badanie, które pokazuje, że
uzupełnienie naszego postępowania, badanie na blisko 100 tysiącach kobiet i założenie, wykrycie ponad 90% preeklampsji, która rozwinie się bądź to przed 28, bądź 32, bądź 36. Ja przyznam się, jestem gorącym zwolennikiem koncentrowania się w przypadku screeningu na preeklampsji, która występuje przed 32 tygodniem ciąży, gdyż tutaj mamy największe szanse, aby i screening, i profilaktyka były jak najbardziej skuteczne. I w tym screeningu zastosowanie w algorytmie wywiadu, czyli czynników matczynych, pomiaru ciśnienia oraz tylko ultrasonografii, czyli wykorzystania pomiarów w tętnicach macicznych w drugim trymestrze ciąży, daje nam możliwość wyselekcjonowania grupy, która wynosi jedynie 6% ogółu populacji, która rozwinie, w tej grupie rozwinie się 90% preeklampsji przed 32 tygodniem ciąży. Czyli standaryzacja takiego postępowania wyselekcjonuje nam grupę, naprawdę grupę wysokiego ryzyka. Co zatem rekomendują koledzy na podstawie tego badania? Aby każda kobieta w 20 tygodniu ciąży miała uzupełniony screening o pomiar ciśnienia i pomiar przepływów w tętnicach macicznych. Ale to nie jest dalej, bo tego miesiąc później ci sami autorzy uzupełniają swoje dane w oparciu o badanie tym razem prawie 40 tysięcy kobiet i pokazują, że jeżeli chcemy wykryć 90% preeklampsji, która rozwinie się przed 32 tygodniem ciąży i wcześniejszy model uzupełnimy o badanie PLGF-u i SFLT, to jedynie 0,4% populacji będzie musiało zwiększyć intensywność nadzoru, gdyż dzięki temu screeningowi wykryjemy 90% populacji. Przepraszam, 90% przypadków preeklampsji. Ten schemat również powinien Państwu zapaść w pamięć. Odwrócona piramida od dawien dawna, od kiedy pamiętam i kiedy zaczynałem swoją przygodę z tą medycyną perinatalną, rekomendowane przez profesora Nikolaidesa. Dzisiaj wiemy, że te późne zespoły zatoczące zarówno ograniczenia wzrastania płodu, jak i właśnie preeklampsji coraz bardziej świadczą o tym, że nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć na poziomie pierwszego trymestru. Więc musimy je traktować nieco inaczej niż preeklampsję wczesną, czyli tą do 32 tygodnia ciąży. Stąd podkreślam, że my w tym pierwszym trymestrze oraz w drugim trymestrze, mówiąc o screeningu, powinniśmy się koncentrować i myśleć o tym, że wykrywamy tylko i wyłącznie preeklampsję wczesną. Co zatem, to jest taki mój wywód, który oczywiście spotka się z wieloma kontrowersjami, z dyskusją, mam nadzieję, że wywoła taką dyskusję, bo o to chodzi w medycynie. Mamy w Polsce około 360 tysięcy porodów. I gdyby założyć, że chcemy wykryć lub uniknąć 90% preeklampsji, które rozwiną się przed 32 tygodniem ciąży, zakładając, że odsetek preeklampsji przed 32 tygodniem ciąży to jest pomiędzy 0,5-1% całej populacji. Oczywiście ktoś powie, że to jest mniej, ktoś więcej. Jeżeli popatrzymy, jak rozszerza się worek diagnostyczny, jeżeli mówimy o preeklampsji, to myślę, że oscylujemy gdzieś w przedziale 0,5-0,8. Ja przyjąłem dla uproszczenia, że to jest około 1% przypadków. Czyli to jest w polskiej populacji to jest 3600 przypadków rocznie. Jeżeli chcemy wykryć 90% takich pacjentek, to jest około 3200 kobiet na rok. Mamy screening populacyjny, który już rekomendujemy jako nasze towarzystwo, czyli pomiędzy 11 a 14 tygodniem ciąży wykonujemy screening populacyjny. Optymalnie, gdyby dotyczył, jak mówimy o populacji, screening populacyjny 100%. Z takiego screeningu
około 10% kobiet trafia do grupy wysokiego ryzyka, czyli to jest około 36 tysięcy kobiet. U tych kobiet mamy wskazania do zastosowania profilaktyki z wykorzystaniem kwasu acetylosalicylowego. Odnosząc się do tych badań, które przed chwilą Państwu pokazałem, przeprowadzamy kolejny badań, screening populacyjny, czyli w trakcie drugiego badania, również rekomendowanego przez nasze towarzystwo, dokonujemy standaryzowanego pomiaru ciśnienia oraz przepływów przez tętnice maciczne. Czyli znowu 360 tysięcy kobiet i pomiar tych dwóch parametrów. Zgodnie z tymi wynikami, które również Państwu pokazałem, do grupy wysokiego ryzyka z tego screeningu trafi nam około 6% kobiet. To w tej analizie to jest około 22-23 tysiące kobiet plus kobiety, które nie znalazły się w tej grupie, ale były w grupie wysokiego ryzyka po screeningu pierwszego trymestru. I w tej grupie uzupełniamy testowanie o badanie PLGF i SFLT i mamy bardzo precyzyjnie wyselekcjonowaną grupę, u której nadzór musi być bardzo zintensyfikowany. To jest oczywiście czysta teoria, czysta koncepcja, ale w moim odczuciu odzwierciedla to, do czego należałoby zmierzać, aby zmniejszyć realnie występowanie wczesnej preeklampsji, a tym samym zmniejszyć odsetek wcześniactwa w naszym kraju. I przechodzimy do aspektu ostatniego, czyli trzeciego trymestru ciąży, kiedy rozwija się preeklampsja i mamy grupę już podwyższonego ryzyka. Oczywiście przełomem w tym badaniu do tego aspektu było badanie prognozis, którym udowodniono, że wykorzystanie wskaźnika SFLT i PLGF daje nam doskonałą możliwość wykluczenia preeklampsji w przeciągu najbliższych 7 dni. I to badanie pokazało, zresztą NICE wprowadził to w screeningu swoim nieambulatoryjnym, tylko tym przy izbach przyjęć. Wykonanie testu u pacjentki z podejrzeniem preeklampsji daje nam, no może nie pewność, ale wysokie prawdopodobieństwo, że ona nie rozwinie objawów preeklampsji rzeczywistych w przeciągu najbliższych 7 dni, jeżeli wartość tego wskaźnika jest poniżej 38, czyli stężenie SFLT-PLGF nie jest większe niż stężenie PLGF więcej niż 38 razy. I to badanie było przełomem i od tego zaczęła się nasza przygoda z oznaczaniem wskaźnika SFLT-PLGF i proszę mi wierzyć, jesteśmy ośrodkiem, który dość rutynowo w takich sytuacjach stosuje ten wskaźnik i chyba w moim zespole nie ma osoby, która by nie była przekonana do tego, że to jest bardzo wartościowe klinicznie. To, co pojawiło się w kolejnych aspektach wykorzystania tych parametrów, to rokowanie do wyników perinatalnych. I znowu okazuje się, że zestawienie SFLT-PLGF w stosunku do PLGF-u ma pewną przewagę, gdyż niekorzystne wyniki perinatalne występują zdecydowanie częściej, jeżeli wartości SFLT-PLGF są powyżej odcięcia, czyli powyżej 85, bo to jest ta wartość dodana. My też publikujemy, staramy się przynajmniej dorównać tym osobom, które mają ustalone nazwiska na świecie. To jedno z naszych badań, które pokazało, że w zależności od wartości wskaźnika możemy rokować o wynikach perinatalnych. Oceniliśmy masę urodzeniową, dni do porodu od momentu oznaczenia wskaźnika, czy też tydzień ciąży. I ma to bezpośrednie przełożenie tak naprawdę u pacjentek, u których istnieje podejrzenie niewydolności łożyska, jaki wskaźnik uzyskamy, a jaki wynik perinatalny otrzymamy końcowo. Najbardziej przemawiają do wyobraźni przykłady kliniczne i pokażę Państwu dwa zupełnie odmienne, które tak naprawdę zmieniają nasze wyobrażenie o diagnozowaniu preeklampsji. Oto jeden z przykładów. Pierwsza pacjentka w 25 tygodniu ciąży przekazana tak naprawdę do naszej kliniki z ośrodka regionalnego
po zapłodnieniu pozaustrojowym, zwróćcie Państwo uwagę, cukrzyca przedciążowa, która trwa ponad 20 lat przed ciążą, z dość wysokimi wartościami ciśnienia, z białkomoczem 3 gramy. No i na tej podstawie, zgodnie z definicją, mamy prawo podstawić rozpoznanie preeklampsji. W pozostałych badaniach biochemicznych bez odchyleń wskaźnik SFLT-PLGF zdecydowanie poniżej 38. I proszę mi wierzyć, proszę Państwa, to nie jest preeklampsja. Pacjentka ma białkomocz, gdyż ma uszkodzone kłębuszki nerkowe w wyniku długotrwałej cukrzycy, ma przewlekłe nadciśnienie, które w miarę rozwoju ciąży ma prawo narastać. Dzięki naszemu dosyć intensywnemu leczeniu hipotensyjnemu, na chwilę obecną ta pacjentka nadal jest w ciąży, jest 34 tygodnie ciąży. Myślę, że zbliża się niestety z racji troski o jej zdrowie, tak, i późniejsze funkcjonowanie do jej zakończenia, ale w zupełnie innym przedziale czasowym, 25 tygodni, a 34 tygodnie ciąży. To jest naprawdę duży spokój w prowadzeniu takiej ciąży, jeżeli mamy świadomość, że nie zagraża jej chociażby rzucawka lub inne powikłania preeklampsji. I drugi przypadek, zupełnie odmienny, czyli kobieta, która trafia również do naszego ośrodka, przekazana tak naprawdę przez skierowanie nefrologa, który stwierdza bez nadciśnienia duży białkomocz z narastającymi obrzęgami, z dużą ilością płynów opłucnej, u której tak naprawdę z odchyleń laboratoryjnych tradycyjnych widzimy tylko i wyłącznie podwyższony kwas moczowy, ale wskaźnik na poziomie 215. I co się dzieje w drugiej dobie pobytu w naszym ośrodku? Objawy niewydolności oddechowej, wzrost ciśnienia. Musimy ze względu na stan kliniczny pacjentki zakończyć ciążę i ona w pierwszych dobach połogu rozwija pełnoobjawowy zespół HELP, który obecnie, jak wiecie, jest w jednym worku z rozpoznaniem preeklampsji. Czyli wiedzieliśmy tak naprawdę dzięki temu wskaźnikowi, że to łożysko jest niewydolne, a pierwotne rozpoznanie dysfunkcji nerek z racji białkomoczu nie do końca jest uzasadnione. A więc podsumowując, to co na chwilę obecną możemy zrobić w podejściu do diagnostyki, profilaktyki, preeklampsji, powinniśmy pamiętać, że screening populacyjny powinien dotyczyć zarówno pierwszego trymestru i tutaj jest olbrzymie nasze wyzwanie, czyli możliwość skutecznej profilaktyki z wykorzystaniem kwasu acetylosalicylowego, który musi być rozpoczęty przed 16 tygodniem ciąży i w dawce 150 mg stosowanej w dawce jednorazowej na noc do momentu, kiedy osiągniemy 36 tydzień ciąży lub do momentu, kiedy niestety preeklampsja nam się rozwinie. Następnie przechodzimy do screeningu drugiego trymestru i tutaj warto się zastanowić, jak ewoluować i w jakim kierunku podążać, aby właściwie wyselekcjonować grupę wysokiego ryzyka. Oczywiście nie stać nas na to postępowanie, które tutaj jest rekomendowane, ale być może znajdziemy jakieś kompromisowe rozpoznanie. I trzeci trymestr, kiedy już mamy pacjentki o wysokim podejrzeniu preeklampsji i zastosowanie tych nowych wskaźników, które dadzą nam możliwość rozpoznania i właściwego monitorowania pacjentki. Zachęcam Państwa do tego, aby myśleć o markerach angiogenezy jako codziennej praktyce, dzięki której będziecie łatwiej poruszać się w tym skomplikowanym świecie niewydolności łożyska. To, co gdyż nasz pierwszy gość doskonale analizuje sytuację kliniczną i o tym mówiłem w zapowiedzi jego wykładu. Chciałem mu zadać, ale pan profesor mieszka w Tel Awiwie, uprzedzał nas, że może nie zdołać się połączyć z racji na panującą tam sytuację. Niestety nie widzę pana profesora tutaj w gronie, nie zdołał się połączyć, więc pewnie nie będę miał okazji zadać mu tego pytania, ale cały czas przewija się przez świat nauki i świat kliniki pytanie, czy może lepiej stosować populacyjną profilaktykę z wykorzystaniem aspiryny. I przyznam się, zachęcam Państwa do zapoznania się z tym komentarzem pana profesora Kakel, który oprócz tego, że jest medykiem, jest, czytając jego opracowania, jest
niebywałym umysłem ścisłym, który potrafi posługiwać się najbardziej wyrafinowanymi metodami statystycznymi i pokazał, że nie jest możliwe to, co prezentują osoby rekomendujące uniwersalne stosowanie aspiryny. Czyli nie jest możliwy compliance na poziomie 100% w populacji ciężarnych. A tylko Sebastian, pani... przepraszam, pan profesor Kakul, tutaj dostałem informację, że jest z nami. Chyba można... Jest, a to ja go nie... O, to świetnie. To w takim razie ja tutaj będę zadawał pytania w trakcie dyskusji. Ja zatem kończę swój wykład. Bardzo dziękuję, ale właśnie ta analiza statystyczna bardzo mnie ujęła. Good evening, Mr. Professor. That's a nice to meet you. That's a pleasure to join to us. I know your situation in your country is not stable. That's why I appreciate exactly that's your participation in our meeting. That's nice to see you. Good evening. I would also introduce our two other participants, Professor Wielgoś and Professor Borowski. Hello. It's nice to meet you. Nice to meet you. So that's maybe if you allow my friends, I ask first question, our first professor, Professor Kakel. So you mentioned in your lecture about the free DNA and new methods. I would like to ask about these no call results. And as I know, there are almost 2% of all results is no call. What do you think? There is exist not only with the aneuploidy, that means of course the incidence aneuploidy in this rate is higher, but also in the complication of the pregnancy in the second and the third trimester. Do you think this can be in a complement with this kind of the results? Yeah, it could be because those that are no call have got, not all of them, but a large proportion of them are because of low fetal fraction. Low fetal fraction means the placenta is small, I mean, generally. So anything that's associated, any adverse outcome of pregnancy associated with a small placenta is going to show up in that group. But it's a small group. I mean, you know, we don't need to want to exaggerate it. It is a small group. It's just the question is whether it needs to exist at all, that small group, or whether it can be, there are other ways of dealing with that group. Because from the point of view of aneuploidy screening, it does reduce the effective detection rate. If you do nothing about this group, then you've lost 2% of detection. It's not 99%, it's 97%. If you decide to do an invasive procedure on that group, then you've massively increased the false positive rate to over 2%. And then there are things in between, like doing a scan, and maybe a scan, is not a bad option. My argument, though, towards the end of my lecture, is that if you use an assay for a method of measuring cell-free DNA, which is tighter, which has got less variability in it, then you don't need to measure fetal fraction. And in fact, measuring fetal fraction, the measurement itself, introduces a lot of error into the system. That's always a problem with additional things. So to make a simpler assay, a cheaper assay, an assay that can be more readily put into a biochemistry laboratory and not to have so many of those failures. You still have some failures, of course, because you have technical failures. You have failures where there wasn't enough DNA in the sample to begin with. You know, that's really rare, but there are those. There are ones where the tube, it was the wrong tube used, or, you know, there can be all sorts of technical reasons. It gets broken in the post if it's a male system. So there's always going to be maybe 0.5% of the are going to be failures. But that you get in ordinary biochemistry, you get in an ultrasound. And we never talk about NT having any failures because the woman will come again in the afternoon if she couldn't, the fetus is in the wrong position in the morning or maybe a week later. So they usually you don't say there are none, but there can be, you know, a person can have, oh, we couldn't measure the NT, and they go home and they never come back again. You never see them again. So that's the equivalent of a no call in a way. Thank you. The professor, the question to we have to the professor, because
Maybe let's ask Professor Kakel about the aspirin strategy, because it's very interesting. There is a lot of people who say that we should give aspirin to all our patients, which is not reasonable, but let's... Okay, aspirin is cheap. Aspirin is very cheap. Yeah. It has very few complications. It has complications, but it has very few complications. So the argument goes, why not just give it to everybody instead of selecting this focused high-risk group? And the argument is, in my view, is almost entirely about compliance. Because I wonder how many people in the audience are taking aspirin that are over the age of 40 every day. I bet, you know, everybody knows you should do if you're a male over the age of 40, but not many people actually do it or comply with it every day. So having the scare, having something measured and which proves that you're in a high risk group is much more likely to make you fully comply or reasonably comply. So that's the main reason for screening. Dear Professor, could you tell us about your opinion about the very early ultrasound examination for this woman before the 11 weeks of gestation, for this woman whom take the freeze DNA test before the 11 weeks of gestation? What is your opinion about this? Because some quite new situation. If you take it before 11 weeks, it's not recommended before 11 weeks. It should be done around 12 to 13 weeks. Mm-hmm. It's all to do with placental size. If you measure it early, you will have many more failures, and that's it. I mean, if it's positive, it's positive. That's, you picked it up. If it's negative, it's not as negative, doesn't mean as negative as you would if you'd measured it, let's say, 13 weeks gestation. So it's not ideal doing it very early. Mm-hmm. Okay. Could you tell us about some new situation about the new FreeCL DNA test, for example, for the Vanadis, because it's some new idea, I think. Kind of revolution. Yes, some quite of, yeah. And if it's only the, yeah. Mm-hmm. Do you mean how this Vanadis test works? Is this what you want to know? It's using a different technology. There are four methods of doing this now. There have been some others that have fallen by the wayside. But the main one, the one that started the whole thing, was massively parallel sequencing. And that's where you measure millions of broken fragments. I mean, the cell-free DNA is fragments. It's not whole pieces of DNA. So you have to measure these, you have to sequence all these millions of fragments and then piece them together again, identify which chromosome they came from. And depending on the fetal fraction, it could be a big increase in the relative proportion of those fragments that go on to chromosome 21, and then that tends to suggest trisomy 21, or it's not. But of course, you're looking for a small increase. That's why you've got to do millions. You can't just do 100. Sequences. You've got to do millions of sequences. These sequences are very expensive. They're very, very high tech. They require a lot of, specialist knowledge how to run them. And the informatics, the amount of time needed to actually come up with the results is a matter of days. There's a massive amount of data being analyzed. Now that will all improve. The prices come down and so on and so on. But it's really, as we say in English, to take a sledgehammer to break a nut. I don't know if you say something similar in Polish, but it's using an enormous complicated piece of equipment to look for something that's not that complicated in itself. Trisomy 21, it's the whole increase in the extra chromosome. It's what got us started. That's what's really important about it. And it came from Dennis Sloan, it came from people in California, and they're still shooting each other about who owns the patents and that sort of thing. But, you know, it was a really tremendous breakthrough in itself. Then came the idea of targeted sequencing. Instead of looking at the whole genome, just look at the chromosomes of interest, 21 certainly. If you'd like 18 and 13, some would say maybe just 21 is enough, but okay, we've got used to 18 and 13 in conventional screening. So target those. Now, that's a lot cheaper. I mean, you only need to
do a fraction of the amount of sequencing than you would do for the whole genome. So that's more sensible. And also, there are methods now where you don't even have to do the sequencing. You use an array to detect the extra excess chromosome 21. Yeah, you still need to do a lot of work, but that's and there's PCR involved. The third method is purely PCR. It's looking at the pattern of whole massive amount, several thousand SNPs in the sample to kind of see whether this is more like a mother's sample or a fetal sample and what proportion is what. So you do need the fetal fraction and you use quite sophisticated software that works very well and sorts it out. And you get some results comparable with massively parallel sequencing. It has the problem of PCR. When you have PCR, you need special rooms, you need a very clean kind of laboratory to make sure there's no cross-contamination. Otherwise, it's fine, but it's still expensive. So all of those things are expensive and are complicated. The new technology from Vanadis is completely different. It's rather like biochemistry. You're using these circular pieces of DNA and you unroll them and you label them and then you put them in a tube. You put the sample goes in a tube and it's got at the bottom of the tube, it has a filter and the filter, the label is a fluorescent label and you just scan it. You just kind of, it's like ordinary biochemistry. It's based on a signal and the signal will show you whether you've got more chromosome 21 or 18 or 13. So in the principle is really good and it's cheaper. And because you don't need to, because it's cut down to its simplest form, it's automatic, completely automated system, no PCR, completely simplified. It gives you a tighter result. And that's the reason why you don't need fetal fraction. You don't need to know the fetal fraction. If you think of it, it's a bit strange, no calling results. Yeah, because definitely. There's no more. No more. Yeah, I mean, it's right. It's like saying, you know, it's like if you did NT and you didn't like a result, you just call it a no call. You know, it's I'm not so sure about this. Yes, no, but you know, Professor, we are at before the we are in the moment of the revolution. Because you know that we got the NIPT, and you told us we get another one revolution. That's we have to change so quickly. But I know they understand the world changed so quickly. We have to get the access to this. Well, it's a question. If you've already got a machine and you can afford it, and it's all financed and everything is working very well, why would you need to change it? You wouldn't just change it because of the no call difference. The intention of my lecture is to say that if you're a new center and you're doing the combined test, and you're happy with the combined test with its 84% detection rate and 5% false positive rate, and you want to move to universal cell-free DNA, then this new method is the way to go. And what you have to remember... I would like to interrupt you. Know your attitude. That means that the population screening, we've used the NIPT, it's not recommended because we admit a lot of the defects, anatomy defects, and many others, complications like preeclampsia. But how many, what kind of the percentage we should implement it to the first clinic with the use the NIPT? Because I know the sensitivity we've used the Fetal Medicine Foundation screening is too low to achieve the increasing the discover the new cases of the, for example, Down syndrome. What does it mean for you the first step with NIPT screening? What kind of the percentage of the population? There are three options. One option is to do it as a secondary screening test. You do an ordinary, whatever you're doing at the moment, combined test, and you avoid all those invasive procedures by doing it on the positives. The second option is
or the another option is to take the opposite extreme and do it on everybody. And you don't do cell-free, you don't do the combined test at all. And that's the expensive option. That's the one where you do need a cheaper technology, a tighter technology like the rolling cell, in order to do that, to make that the first step. The in-between stage is to do this contingent screening. So you do the biochemistry first and the NT and everything. And instead of sending 3 to 5% of women into the cell-free DNA, you select 20% of women. That's affordable. I mean, it reduces the cost by a fifth. It's not quite a fifth, but it reduces it to bring it into the possibility of bringing it into routine clinical practice in most developed countries. So that's the one I would choose. The first, doing it, replacing the cell-free, the combined test, has got a number of difficulties. One that I've already mentioned is that, are you going to stop doing the NT? I mean, you're not going to stop doing the NT, and that has to be brought into the cost of the cell-free DNA. But you just mentioned screening for preeclampsia, doing other things with the biochemistry. And my argument there is that you have to cost that then. I mean, it's all right costing it if you're already doing it for Down syndrome screening. But if you're doing as a primary cell-free DNA, then you've really got to cost the biochemical part along with the uterine artery Doppler and the blood pressure to screen for preeclampsia. Now, that has been done, actually, and it is cheap. I mean, screening for preeclampsia is very cheap. I mean, it's very cost-effective because the cost in the NICU of those pregnancies and even the time that the mother is having to spend in hospital after delivery because of the preeclampsia and all of that is so expensive that it's a no-brainer as far as cost. So in an ideal public health situation, I would only have cell-free DNA for Down syndrome. I'd also do in parallel the biochemistry as PAPE or PLGF, actually PLGF if you have the choice, as well as the blood pressure, which you've got already, and the uterine artery Doppler for preeclampsia. And for other things as well. I mean, preterm delivery is going to be done at that time as well, and aspirin might help with that. Okay, that's it. Please forgive me, Professor, I ask now the question in the Polish, because this our audience is the Polish, and I would like to use authority our the mentor, Professor Wielgoś. Mirosławie, odnieś się do tego komentarza, tak, i powiedz osobom, które nas słuchają, że zgadzasz się z tym. Proszę. Nie sposób się z tym nie zgodzić. No, znaczy przede wszystkim nie możemy w ogóle myśleć o zastąpieniu testu złożonego testami wolnego DNA płodowego. No, myślę, że wystarczająco jasno to zaakcentowałem w swoim dzisiejszym wystąpieniu. Nawet myślę, że może byłem w niektórych momentach zbyt emocjonalny, ale no, leży mi to bardzo na sercu. Przecież no, to, co powiedział przed chwilą profesor Kakl, to o czym ja mówiłem, no, robiąc badania wolnego DNA płodowego, no, nie zbadamy, nie zrobimy screeningu w kierunku preeklampsji. No, nie powiedział jeszcze o tym, że w ogóle wad strukturalnych nie liźniemy, prawda? Bo to nie jest tylko mierzenie NT. Ja zawsze mówię, że badanie USG pierwszego trymestru to nie jest robione po to, żeby zmierzyć NT. Pomiar NT to jest jeden z licznych elementów tego badania i też zawsze podkreślam, że wcale nie najważniejszy. Tam jest szereg innych elementów, które nam dają wiele wiedzy co do tego, co dzieje się z ciążą. Także jak najbardziej. No a screening preeklampsji, no tania rzecz, prosta rzecz, tylko trzeba to robić. No i trzeba wiedzieć później, co z tą wiedzą zrobić. Bo teraz tak, jak my robimy ten screening, dajemy pacjentce wynik. To nie jest naszą rolą jako osób wykonujących USG zlecać coś tej pacjentce.
To jest nasza pewnie no, taka przewidywalność, że jak tego nie zrobimy, to to może nie zadziała, ale tak naprawdę to ta pacjentka powinna pójść z tym wynikiem, gdzie są te nasze wyliczenia i na końcu to ryzyko wyliczone i na przykład jest ryzyko 1 na 80, że się rozwinie preeklampsja lub IUGR albo UGR albo FGR, jak kto woli. I ten lekarz powie, o proszę pani, tu jest bardzo wysokie ryzyko tych powikłań i pani od dzisiaj ma jeść aspirynę, tak, do 36 tygodnia ciąży. Bo lekarz, który się opiekuje pacjentką, prowadzi jej ciążę, jest tym największym, powinien być tym największym autorytetem, którego ona słucha. A jakiś tam przygodny gostek, nie ujmując nikomu niczego, który robi USG, no to to jest osoba, którą ona spotyka czasami raz, czasami dwa, czasami trzy, nie więcej razy w ciąży. I on nie ma z reguły takiej siły przekonywania, zwłaszcza jak to, co powie, zostanie skontrowane przez lekarza prowadzącego ciążę. Proszę pani, to nie ma sensu przecież. Po co? A po co to robić? Albo jakie 150? 100 wystarczy? Albo 75? Bo wie pani, tak było parę lat temu i wystarczało. To teraz raptem wymyślili 150. No niestety tak to w naszym kraju działa, słabo działa. Ale jak rozmawiałem z osobami, to potrzeba około 7 do 10 lat, żeby nowe technologie wdrożyć do populacji i zastosowania. Tak, ale ile my już gadamy o screeningu preeklampsji? Ja mogę sięgnąć gdzieś tam do moich pierwszych wykładów na ten temat, właśnie o elementach badania pierwszego trymestru, gdzie już o tym, no to już na pewno jest więcej niż, ile tam powiedziałeś, 7 lat? 7 do 10 lat. Na pewno więcej. Maybe that's another question because, Professor, we talk about our situation and the population screening for the preeclampsia in Poland. Do you know any country where this was implemented and very widely used? This is we are only the one country when it's not so popular. Do you know any others? It's not happening. You know, it surprised me because it's so clear cut. I mean, has all the data, has these tens of thousands of samples that have been tested by Nicolaides. It has a randomized trial. I mean, it is beyond any other kind of screening in establishing its efficacy, and yet it is not being taken up in the United States, in most European countries, in China, maybe a bit, but in Hong Kong, definitely. Even here in Israel, I would have expected it to be taken up, but not widely. So I don't know what the sticking point is that stops it in public health being introduced. It just seems the most obvious thing to do in public health to me. So we are in a good company, finally. Yes, okay. Well, unfortunately. I know one slide, Professor Poon, which clearly show how many people we have to examine to discover one of the disease. And they compare our prenatal test to other diseases. And this shows that our prenatal testing is most effective screening at all. That's incredible. So difficult to implement to the real life. What do you think, Darek? Do you agree? Pozwolicie, że po polsku. Definitely Polish. Sorry, Professor Kakol. Yeah, that's very weird. To znaczy, ja uważam, że nie jest tak źle, jakby się wydawało, dlatego że my stoimy jednak w przededniu wprowadzenia pewnych, mam nadzieję, rozwiązań i myślę, że może akurat w naszej sytuacji politycznej obecnie może być łatwiej wprowadzić to teraz w aspekcie preeklampsji niż w aspekcie aneuploidii. Dear professor, I said that in this moment in Poland, maybe because you know about our low situation connecting with the some problem with the aneuploidies and some termination, you know, I think. And in my opinion, maybe in this moment, in this situation in Poland, it will be much a better situation for the introducing the preeclampsia screening than some difficult from the political point of view aneuploidies. Of course, for example, in last year in Poland, we
performed at about 125,000 of the prenatal examination. It's at about 33% of whole population of the pregnant woman. And I think maybe in this moment we will start the preeclampsia screening. Maybe it is very good moment, very good point of introducing of this algorithm. Yeah, definitely yes. The thing that you were talking about with Dr. Poon, was that the paper or showing that that actually preeclampsia screening is already being done everywhere in the world, but with an extremely poor algorithm, which is the international, the WHO and the Americans and the Royal College of Obstetricians guidelines on this, which means that you tick off a box every time there is some risk factor, and there are so many risk factors, you end up calling more than half the population positive, and that is screening. It's just an extremely poor screening test. And what you're doing when you're introducing this algorithm, the Kypros Nikolaides approach, is making the screening that you've already done 100 times more effective. I mean, that's the selling point. I think that's how you should sell it to public health. Already being done, but very poorly. With as few changes, we can do this perfectly, or as perfectly as possible. So I think, yes, that is, if you can do it. And if you're in a country which has problems with termination of pregnancies, then aneuploidy is much more difficult. Okay, so any other questions to from audience? Mam pytanie o kalkulator preeklampsji. Zapraszam, ja jutro zamieszczę taki link do strony FMF-u. Tam jest pełne, nawet jeżeli ktoś nie ma certyfikatu, może używać tego kalkulatora do wykorzystywania w trakcie badań. Mirosław, Darek, any comments, professor? For me? I hope that we will see on next meeting in Professor Nikolaides, maybe on the December. Yeah. Every 2 weeks these FMF meetings. I don't know if you're all going to them. No, I have the. No, but asking about not virtual meeting. Real ones. I believe there may be one in December in London, but the summer ones, I don't know, because you have to plan a long time in advance to get somewhere, and it's probably too late this year, whether 2022 is going to happen. But I really do recommend the Zoom meetings, which are every 2 weeks, and there are more than 5,000 participants. They're on a Sunday for 2 hours, and there's a panel of about 30, 40 people. So you only see the panel, but you are very aware of those tens of thousands of 5,000 to 10,000 people at them, and they're 15-minute lectures, and it's really good. Yeah, we know this webinar. Yeah, good. So I'm really impressed, and thank you for the participators, also for the great lecturers. And definitely, I hope we can meet again with this audience, with these people who live with prenatal diagnostic. That's I am really feeling that I am in the circle of interest. Sorry, but we have another question from the Bartek about the place for the free DNA test for the women after the IVF procedures, after the 40 age of old. What do you think, dear professor, about this special group? These special groups, and there are many special groups. One is twins, one is older women, and older women who've had IVF because they've had struggled to get pregnant for so long, and now they're pregnant, and you want to avoid at all costs sticking a needle into them. Even if you're a great practitioner, a very skilled operator, to avoid 100% any risk of fetal loss in that precious pregnancy,
it's almost criminal not to do cell-free DNA. It is the test of choice. Jeszcze jedno pytanie po polsku. Czy jest szansa na refundację z NFZ-u substancji PLGF i SFLT? We have some question about the refundation of our national health system for the PLGF, SFLT. Of course, no tutaj to są badania, których nie mamy w koszyku świadczeń gwarantowanych, więc na razie będzie z tym problem. Ja bym powiedział, że szansa jest, ale nie wiem. Szansa jest, ale nie wiem. Znaczy ja myślę, że szansa jest i działamy w tym kierunku, znaczy, ale... niewielka w bliskiej perspektywie czasowej, o tak bym to określił. Okay. Troszkę za dużo pieniędzy zostało rozdanych w tym kraju na inne cele, żeby je na takie bardziej... A to są drobne pieniądze. No tak, tak, oczywiście, że to są drobne pieniądze, ale jak się wydaje grube, to później drobnych brak. We should concentrate about our focus and that's, powinniśmy mówić bardziej o medycynie na naszych spotkaniach. Też mówimy o medycynie i myślę, że ten postulat, który tutaj został zgłoszony, podobnie jak ten, o którym ja mówiłem, żeby wolne DNA było u kobiet z pośredniego ryzyka refundowane, to są właśnie dobre dla nas targety, żeby o to walczyć, żeby wpływać na, no, na tych, którzy rozdają te pieniądze. Sebastian, profesor Kakul said that the public health is very important. And some kind of the refundation is absolutely one of the very important problems in many countries. It's definitely, yes. That's a final, my conclusion. That's... definitely the prenatal testing and prenatal screening will develop and new opportunities show us there are we should use it in everyday examination, in everyday screening with all the patients. I hope you understand what is the main streaming in the modern prenatal testing. Sure, and our role is to educate not only the patients, but also the doctors. Yeah. Dlatego bardzo wam dziękuję, że znaleźliście czas. Thank you, Professor Kakol. Hope you stay well and healthy. And definitely I hope safe. You get the peaceful solution for both sides. I hope so too, but it won't be tomorrow. Exactly. So. Cross the finger, yeah? Yeah, yeah, yeah. Okay. Dziękuję panom, życzę państwu dobrej nocy i dziękuję za uwagę. To była przyjemność i wielki zaszczyt. Dobrej nocy. Dobrej nocy. Dobrej nocy.